biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno. Tu trzeba patrzeć. Tu dzisiaj oni wygrali. Oni wygrali, radujmy się, raduj się cała Lubelszczyzna, cała Polska się raduje i niewykluczone, że to jest jedyny powód do radości w tym sezonie, bo drugi taki mecz dla Górnika Łęczna może się nie powtórzyć, chociaż nie chcę być złym prorokiem, absolutnie. To jest program Weszło Polscy, jest z nami Jan Mazurek. Dzień dobry i nie dało się zaprosić lepszego gościa niż ja, bo przecież jestem z Lubelszczyzny. To prawda! Całe 30 kilometrów od Łęcznej. Przewidzieliśmy to. No przewidziałeś to. Już dostałeś jakieś imposki? Ja się imposki? Sam prosiłem tego programu, ale chyba... Tak, sam się prosiłeś. Przewidziałeś. Czyli ty jesteś prorokiem, nie jestem prorokiem. Jakieś infoski, jak tam żyje Lubelszczyzna po tym meczu? No już nie ma Lubelszczyzny, wiesz, z mapy zniknęła całkowicie, zmyło ją. Już? Na Ukrainie, tak. Już wszyscy popłynęli tak? Kwestia dwóch godzin. Szybko. Szybko, no dobra, to wielkie święto w takim razie. Paweł Paczul. Dzień dobry, dało się zaprosić lepszego gościa niż ja. Nie dało się. Nie dało się. I Mateusz Okuszewski. Dobry wieczór. Panowie, kolejka imienia Czesława Michniewicza, mam wrażenie. No właśnie Pogoń tak przytomnie nie strzelała drugiej bramki. Tak, ja mówię, dobrze robią. A i tak dopadło ją, nie wiem czy można mówić o przeznaczeniu, chyba nie. Na pewno Radomiak jest drużyną, która walczy do samego końca i to się może chwalić, bo przegrywali już z Lechią chyba i wyciągnęli, w ostatniej minucie strzelili bramkę z Wartą Poznań i zdobyli 3 punkty, teraz też w końcówce. Uzyskali punkt wcześniej, no, przeciwko Legii strzeli 2 gole też po 80 minucie. Tak więc na pewno mecze Radomiaka warto oglądać do samego końca, no bo może coś się wydarzyć. Z drugiej strony Pogoń Szczecin chyba straciła swoją supermoc, tak to trzeba określać, bo Pogoń Szczecin w poprzednim sezonie często wygrywała 1-0, a popatrzmy na ten Iwanow w końcówce, mecz z Wartą Poznań, wyrzut z autu, jedyny ten strzał Warty w tym spotkaniu, grający w 10 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. A tam jeszcze można było mówić o jakimś takim przypadku i pechu. No ale tak, tutaj to. Ale nie, zobacz, bo idźmy dalej. No. Ostatnia minuta meczu z Lechem Poznań, grającym w 10 i tam 17 osób się rzuciło, żeby zablokować strzał Pedro Tibe, a i tak się nie udało tego zrobić. Gdzieś tam poladzę i teraz też strzał życia Leandro. No nie wiem, czy życia, bo też nie śledziłem takiego kariery, żeby wiedzieć, czy miał już lepszy strzał, czy nie. No ale no umówmy się, tak pewnie na 10 strzałów to większość nie wchodzi Brazylijczykowi z tej pozycji. No i Pogoń znowu traci punkty w takich okolicznościach. Chyba byłaby liderem, gdyby zliczyć, no na pewno byłaby liderem, gdyby doliczyć jej te 6 punktów, które utraciła w takich okolicznościach. Ale też coraz więcej w poczynania Pogoni, w poczynania defensywy Pogoni wkrada się takiego rozkojarzenia, zdekoncentrowania, bo tutaj nawet Dante Stipica ze 2-3 razy nie porozumiał się z obroną, źle wyszedł do dośrodkowania. W pierwszej połowie też mógł paść gol po tym, jak Kostas nie porozumiał się ze Stipicą i takich sytuacji jest coraz więcej, bo tak jak Pogoń bardzo długo bazowała na tym, przez ostatnie no chyba 2 lata bazowała na bardzo takiej zorganizowanej, bardzo dobrej defensywie, która antycypowała bardzo wiele sytuacji groźnych pod swoją bramką, tak tutaj ewidentnie zabrakło jakiejś koncentracji i ten Radomiak zasłużenie ją ugryzł. No tak, bo tak, też na przykład Leandro, zasłużył, no. Leandro też miał na przykład bardzo dużo miejsca przy tym strzale, bo oczywiście strzelał z takiej pozycji, że pewnie na 10 strzałów 2 razy by tak trafił na treningu, ale skoro zawodnik składa się do strzału przez 3 czy 4 kroki i sygnalizuje ten strzał, no to wypadałoby, żeby nawet któryś z pomocników, to pewnie byłby Dąbrowski w normalnym układzie, zablokowałby ten strzał, a tak się tutaj nie stało w tym meczu. No na własne życzenie Pogoń też. No oczywiście doceniam Radomiaka, ale też Pogoń w dużej mierze, w jakiejś mierze na własne życzenie, no bo starał się Kostarunianicz to odwracać zmianami, żeby właśnie Radomiak nie zyskiwał takiej przewagi. Jeszcze Kucharczyk miał bardzo dobrą sytuację, kiedy chyba tylko on wie, jak tego nie trafił, więc no, brakuje mi w Pogoni takiego, tej kropki nad i, o czym powiedział Roki, bo to nie jest pierwszy raz. Roki, za ile sprzedasz koszulkę? Taką masz ofertę. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany. Wiecie, to co, to kompletnie bez sensu, bo jest taki, jak się jedzie z Warszawy do Piaseczna, Puławską, to jest taki outlet i tam, czy outlet, i tam jest outlet Adidasa i możecie sobie kupić za 60 zł taką koszulkę. To... Mogłeś sprzedać za 100, miałbyś 40 zł do przodu. A za koszulkę to dzisiaj warto 1 000 000.
Ta koszulka jest już trochę taka sprana, ale często noszę, bo jestem wiernym fanem Górnika Łęczna. Dokładnie. Jest warta 2 miliony, drogi Janku. No generalnie ja mam wrażenie, że Radomiak trochę zagrał jak Pogoń, a Pogoń zagrała no nie jak Pogoń, bo często było tak, że ta Pogoń była lepsza z perspektywy całego meczu, to ona częściej atakowała, ale brakowało czegoś, brakowało takich konkretów z przodu i tak grał w sumie Radomiak przez większość tego meczu, że przeważał, cisnął tę Pogoń, ta bramka niby wisiała w powietrzu, ale nie potrafił z tego sfinalizować, dopiero na ten strzał z życia Leandro, trochę takie odwrócone role, miałem wrażenie. No była poprzeczka, można się zastanawiać, czy był karny, ale nie wiem, czy się zgodzimy. No właśnie, moim zdaniem nie było karnego. No też, Starlis chciał trochę dołożyć od siebie i wiadomo, że tamten kontakt był, no ale to jest taki kontakt, który w normalnych okolicznościach nigdy się upadkiem nie kończy. A właśnie ja widziałem powtórki, to nie miałem przekonania, że tam w ogóle był kontakt. No też, taki może taki kontakt, że w tramwaju by tego nie zauważył. No tak, no, ale tutaj tak, wiadomo, ręce tak, do góry, nogi do tyłu. W ogóle taki zakos taki bardzo sygnalizowany. To, nie wiem, to chyba dobrze, że nie dał się sędzia na taki rzut karny nabrać, bo może ktoś by się tam doszukał takich okoliczności, że arbiter by się wybronił, no ale jednak byłby pewien niesmak, a tutaj no, lepiej się stało, że ten gol padł w ten sposób. Oczywiście sędzia, podejmując decyzję, nie wiedział, że jeszcze Leandro strzeli bramkę i będzie bohaterem tego spotkania. Natomiast na pewno Radomiaka trzeba pochwalić, bo Radomiak no, już przed tym meczem miał taką opinię drużyny, która jest w stanie naprawdę każdemu zagrozić. Jest bardzo niewygodna, zwłaszcza u siebie. A teraz tylko to potwierdził. Nie brakuje Radomiakowi przede wszystkim jakości piłkarskiej i determinacji, że jedno idzie w parze z drugim, co często w przypadku Beniaminków albo się wyklucza, albo niekoniecznie ze sobą idzie w parze. A tak naprawdę gdyby któryś ze stoperów wyskoczył do piłki przy golu Parzyszka, nie pamiętam, który to był stoper, tak, Cichocki, to no wiadomo, Pogoń miała swoje sytuacje, ale nie była drużyną lepszą i po raz kolejny, już któryś mecz z rzędu Radomiak potrafi narzucić bardzo silnej ekstraklasowej drużynie albo bardziej doświadczonej ekstraklasowej drużynie swoje warunki, więc to jest dla mnie imponujące, że jest to zespół, któremu nie brakuje charakteru, bo ja nie wiem, czy trener Banasi, który umie motywować w szatni, czy jaki on ma wpływ na to, że w drugiej połowie bardzo często Radomiak wygląda lepiej, jest taki bardziej napastliwy niż rywal w drugiej połowie, ale po prostu widać, że tutaj ta drużyna piłkarsko sobie potrafi poradzić. No, tak, Radomiak wygląda na tle pozostałych Beniaminków, którzy zajmują kolejne 17 i 18 miejsce. Oczywiście dzisiaj Górnik Łęczna wygrał, ale to pierwsza wygrana Górnika Łęczna w Ekstraklasie. Brukbet cały czas na to czeka. Brukbet ma tylko 3 remisy, a Radomiak tak jakoś godnie reprezentuje te kluby, które w poprzednim sezonie jeszcze występowały na poziomie pierwszej ligi i możemy zakładać, że Radomiak raczej w tej Ekstraklasie może zostać na dłużej. Brukbet wydaje się, że też ma takie podstawy, ale po tym początku może mieć pewnie większe problemy niż zakładaliśmy wcześniej. Górnik Łęczna wygrał wcześniej niż Brukbet, ale nie wiem na ile to będzie świadczyło o tym, że w przyszłości sobie będzie radził lepiej. Zakładam, że nie, no ale no, jest jednak duża różnica pomiędzy Radomiakiem a pozostałymi drużynami, które na Ekstraklasę są przygotowane trochę gorzej. Zdecydowanie tak, nie jest to kontrowersja. W ogóle złożyło się coś jeszcze a propos Górnika Łęczna, bo dzisiaj chyba pierwszy raz nas realizuje Piotr Radio, największy fan Górnika w tej redakcji, więc wszystko się złożyło pod Górnika Łęczna, do Górnika sobie później... Mam nadzieję, że to słyszeliście. Do Górnika jeszcze sobie wrócimy później. Lecimy dalej, bo tematów jest dużo, a czasu dzisiaj mamy mało. Ale tak powiedziałbym jeszcze, że tak wydawało mi się, że jak Kamil Grosicki wchodzi na boisko, no to już to będzie taki piłkarz, który będzie miał pierwszą świetną okazję, żeby przesądzić o tym, że Pogoń jednak stanie się taką drużyną, której tej kropki na dio, o której mówił Paweł, nie zabraknie. A ten występ był taki, powiedziałbym, mało konkretny. Tym bardziej, że Kosta Roniajcz przed meczem powiedział, że był pod mega wrażeniem tego, jak na treningach i przez 45 minut w sparingu wyglądał Kamil Grosicki. Tym bardziej, że Daniel Kaniewski, czyli agent Kamila Grosickiego w Weszłopolskich, mówił, że no, Kamil Grosicki do takiej optymalnej dyspozycji fizycznej powinien dojść właśnie po zgrupowaniu. Więc on tam też chyba, no, Kosta Roniajcz chyba też wspomniał, że był pod wrażeniem, że nie opuścił żadnej jednostki treningowej Kamil Grosicki. To nie wiem, to, no na pewno to nie była szpilka, ale w Zabrzu tak sobie mogli przeczytać tę wypowiedź i pomyśleć, kurde, to w sumie fajnie mają. Ale nie irytujące jest. Irytujące jest Pogoń pod tym względem, że ma naprawdę bardzo dobry skład jak na nasze warunki. Już nie będę porównywał, bo
potem będę znowu czytał. I stałem po twojej stronie wtedy. Zobaczymy, jak to będzie na koniec, ale no, uważam, że musi takie mecze wygrywać, nie tylko takie. Ten przykład z Wartą też jest naczelny, bo wtedy Łukasz Trałka chyba właśnie wyleciał, co oni w dziesiątkę grali. No wyleciał na samym początku, tak no naprawdę. Tak, no, i to praktycznie cały mecz. No, no to mówię, Pogoń powinna mieć 6 punktów więcej tak naprawdę. No może dzisiaj okej. Dzisiaj ten remis jest zasłużony, bo z przebiegu gry też powiedzieliśmy, że tutaj bardziej remis był sprawiedliwy. No ale te 4 punkty, które zostały stracone w Poznaniu, no w Poznaniu i w Grodzisku tak naprawdę, no to będzie coś, czego będzie brakowało Pogoni i też biorąc pod uwagę rozwój drużyny, no to chyba nie możemy o tym za bardzo mówić, bo spodziewaliśmy się jednak czegoś więcej niż w poprzednim sezonie. Zawsze tak jest, że przy takich projektach rozwijanych latami czekamy na kolejną cegiełkę w następnym roku. Na razie tego brakuje, a trochę można powiedzieć, że się Pogoń uwsteczniła też. Okej. Okay. No mi się wydaje, że na dłuższą metę ten Parzyszek da bardzo dużo Pogoni, da dużo konkretów. No to już wiesz, mamy jedną piątą sezonu, to już chcemy no czegoś. Tak, to prawda. Na razie jeszcze tego nie ma. No i też czekajmy, jak Kamil Grosicki dojdzie do takiego regularnego grania, bo myślę, że on też tutaj może dużo zamieszać. Przejdźmy do dzbanów, a niech wprowadzeniem do dzbanów będzie filmik, jaki zamieścił dzisiaj Śląsk Wrocław, bo weszło polscy nie tylko bawią, zwłaszcza, że za bardzo nie bawią, ale też uczą i nauczy was teraz Śląsk Wrocław, jak wyglądają przepisy, a to nie bez powodu, bo myślę, że tutaj akurat kandydatury do dzbana się posypią. Pamiętaczkę Grabidowicka. Moja piłeczka! Bramka była ręka była. Ale do gwizdka gramy, mój drogi. Pamiętajmy o tym. Bardziej zawalili piłkarze Legii, czy bardziej zawalił sędzia? Po której stronie jesteście? Wczoraj oczywiście dyskutowaliśmy o tym lidze minus, ale ta sprawa do dzisiaj grzeje. Ja nie wiem, zwłaszcza, że są nowe fakty. Musimy wybierać strony. Wydaje mi się, że ja właśnie nie rozumiem ludzi, którzy wybierają strony, bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś ma tutaj ograniczoną liczbę słów do wykorzystania, czy musi obrać konkretne stanowisko. Można skrytykować najpierw piłkarzy Legii za juniorskie zachowanie, później za juniorski błąd sędziego. Można. Tutaj, i wydaje mi się, zróbmy że tak. To jest najrozsądniejsze. Ja stawiam to na szali, dlatego od razu zgłaszam kandydatury do dzbanów. Pierwsza kandydatura Marcin Boniek, druga kandydatura Ernest Muci i Andrę Martin. A ja się zgadzam, tylko i chciałbym tylko tak napomknąć albo zacząć taką dyskusję, że w dzbanach dosyć często wychodzimy poza boisko i jedna kwestia mnie zastanowiła, która wydaje mi się dosyć kontrowersyjna i też pokazująca to w inny sposób, tak? Sędzia Marcin Boniek według tego, co podaje Piotr Koźmiński, po meczu od razu przyznał się do błędu, od razu odbył rozmowę z Arturem i Jędrzejczykiem i poprosił go, żeby przekazał w szatni Legii, że przeprasza za swój błąd, że, no, że się pomylił i że ewidentnie ta bramka również spoczywa na jego odpowiedzialności i jego barkach. A za to na przykład Artur Boruc, którego bardzo szanujemy za to wszystko, co zrobił dla reprezentacji Polski, jakim za jego osobowość, wiadomo, to jest wspaniałe. Ale aczkolwiek jego wpis można na go zobaczyć Instagramie jest na swój sposób niesmaczny, bo jeśli nazywasz w obraźliwy sposób damskim narządem rozrodczym, że tak to ujmę zgrabnie, sędziego Frankowskiego, który popełnił błąd, ale niekoniecznie w tej sytuacji, to jest to po prostu bez klasy. Tak? Tutaj tej klasy brakuje i ja rozumiem, że pewnie jeszcze będziemy dzisiaj dyskutować na ten temat, na temat liczby błędów popełnionych przez Frankowskiego przez ostatnie 2 lata w meczach Legii, ale, no, ale to jest niesmaczne. Tutaj brakuje tej klasy, której nie brakowało Bońkowi po tym meczu. No to jest taki post ukierunkowany na takie najniższe instynkty, żeby zdobyć poklask
u jakiejś części fanów, którym z jakichś powodów imponuje takie coś? W ogóle nie ma dobrej serii Artur Borus na Twitterze, bo też tak. To przywalenie się do Zbigniewa Bońka takie było dziwne, zwłaszcza, że miał... Dla wielu to było początek jakiejś dobrej serii, że to był taki wielki strzał, tak? Tak, no ale on był ładnie pożegnany, no. No tak. No jakby był pożegnany po wiejsku, tak jak za Grzegorza Laty, no ja to sobie, jasne, ale sobie no było godnie. Też sobie robiłem notatki przed programem i mam Artura Borusa w dzbanach ze znakiem zapytania i tak się zastanawiałem, czy ktoś mnie poprze, czy ktoś mnie poprze. Ja też mam go ze znakiem zapytania. No, no żeby się rozpisywałeś od niego. Ale skoro mamy już dwa znaki zapytania, to wydaje się, że możemy. Się redukują w matematyce dwa znaki zapytania. Nie, do zera. O dobrze. No. Jak do zera? Minus plusem się do zera redukują. Ale nie ma, możemy go dać. W ogóle chyba wszyscy z tego meczu mogą być skazani, bo myślę, że Bartosz Frankowski też mógłby się tam znaleźć ze względu na to, że nie podyktował karnego na Tomasie Pekharcie. Moim zdaniem to był karny, błąd. Tak. To był błąd. No, ale nie, nie był to wielki błąd, bo to była sytuacja co najmniej niejednoznaczna i nie zero-jedynkowa, ale mógł podyktować tego karnego. Ja bym jednak uszczędził tutaj sympatycznego arbitra z Torunia. Nie wiem, czy sympatycznego, czy nie, w sumie, ale... Robię z nim wywiad, możesz ocenić. Tak mi się jakoś powiedziało? Nie, no wiesz, poczęstował mnie bakaliami, no bo niestety jestem na tym wywiad. Łatwo można kupić redaktorów w tym kraju. Tak, tak. Nie no, tak naprawdę bardzo dobrą decyzję podjął, poprawiając błąd sędziego bocznego, tak, no bo wielu by mogło się zasugerować jego sugestią, tak. No, wydaje mi się, że znajdziemy kogoś lepszego po tym meczu. Bo to też nie było tak, że 100% karny. Ja rozumiem tych, którzy twierdzą, że jest rzut karny na Pekhardzie. Sam być może podjąłbym taką decyzję, ale zgadzam się też z tymi interpretacjami, że to raczej taka szara strefa i sytuacja do interpretacji. Okej. Okay. Dla mnie tutaj akurat 100% karny. Tak, kompletnie nie zainteresowany. Piłka daleko, on wchodzi w niego. Tak, jest zgadzam. Wiesz co, dla mnie też karny, ale nie taki. No tak, ja też miałem wątpliwości. Ja początkowo napisałem w tekście, że nie ma karnego, a potem jak to oglądałem, to mówię, a jednak jest karny. Była też taka sytuacja w końcówce meczu Zagłębia z Piastem, już po tym, jak Zagłębie strzelił bramkę, gdzie Patryk Sokołowski został kopnięty w głowę. I nie wiem, czy tam nie był to na przykład... Solera, tak? Przez Solera, tak. No, Soler to w ogóle... Wielki powrót. Nawet z łapki rezerwowej. Na kilkanaście minut wszedł i dwa razy karnym zaśmierdziało, bo raz w rękę dostał, a drugi raz kopnął tego Sokołowskiego. I to tak wszystko się odbyło bardzo szybko, że tam bo to była ostatnia akcja. Tak, chyba tam sędzia zinterpretował, że za nisko głowa. Tak no, było, ale że... wydaje mi się, że w każdym innym miejscu na boisku, gdyby to nie była szesnastka i gdyby to nie była ostatnia minuta, byłby odgwizdany rzut wolny. I pewnie tak. Pewnie tak. Natomiast jeszcze pozostając w temacie Bartosza Frankowskiego, musimy się zastanowić, czy to prawda, że Bartosza Frankowskiego boli Wielka Legia, gdyż może się stworzyć niebezpieczny precedens, bo jak podał wczoraj Krzysztof Marciniak w Kanal Plus, no to będzie odsunięty Bartosz Frankowski od meczów Legii Warszawa. Ja czytam, że on jest zaskoczony tym stwierdzeniem. Gdzieś mi mignęło teraz, jak o tym mówisz. Nie wiem, może jeszcze się nie dowiedział o tym, od swoich przełożonych. Wiesz, takie sytuacje, takie informacje często się, wiesz, nieoficjalnie bardzo szybko rozchodzą i być może jeszcze nie było takiej. Nie, jeśli on jest na liście, jest taka lista do meczów gorących, podwyższonego tam napięcia, jeśli na niej jest Bartosz Frankowski, no to nie wiem, to jest dla mnie dziwne, bo to nie jest dla mnie sędzia, który ma jakiś wielki autorytet wśród piłkarzy, nie chodzi mi tylko o piłkarzy Legii. No, ale z drugiej strony jest ceniony w Europie, dostał mecz Chelsea do sędziowania. Tak, bo on chyba generalnie jest w takiej grupie... sędziów przed tą tak zwaną referees elit. Tak. Jest bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście, ale to też czasem te decyzje, nie wiem, UEFA też nie są, czasem dziwne, bo przecież Tomasz Musiał nigdy nie był ceniony w UEFA, a u nas był ceniony. Przez wiek. Tak, Tomasz Kwiatkowski to samo. Znaczy, bo jak jest sędzia za stary, no to już UEFA nie widzi w nim potencjalnego świadomość arbitra. Tego, jak się robi karierę w Europie. To nie jest tak, że UEFA patrzy, dobry sezon w Ekstraklasie miał Tomasz Kwiatkowski, słabszy miał Bartosz Frankowski, to teraz Tomasz Kwiatkowski będzie sędziował mecze w Europie, a Bartosz Frankowski sobie odpocznie. UEFA wyłapuje utalentowanych sędziów na bardzo wczesnym etapie. Bartosz Frankowski miał tutaj ten handicap, że bardzo szybko zaczął sędziować w Ekstraklasie i tworzy dla nich jakieś programy mentorskie, specjalne ścieżki, oni kroczą tymi... Czekam na moment, aż Wojciech Myć będzie doceniony. No, może się to... Zdolny. Podejrzewam, że
może się to nie wydarzyć. Przystojnie się nie wydarzy. No i Bartosz Frankowski gdzieś podąża drogą Szymona Marciniaka. Ja sobie to porównywałem kilka miesięcy temu i on naprawdę ma bardzo podobny dorobek jak Szymon Marciniak w jego wieku. Teraz będzie sędziował drugi raz w Lidze Mistrzów. Szymon Marciniak chyba miał już więcej meczów na tym etapie w wieku Bartosza Frankowskiego, ale tutaj nie ma wielkiej różnicy. Gdzieś się pokrywa to, że na U21 na Mistrzostwach Europy sędziowali doświadczenie takie międzynarodowe, finał Pucharu Polski i tak dalej. Można by to wszystko sobie wymieniać i naprawdę znaleźć bardzo dużo punktów wspólnych. Przy czym też jest trochę tak, że Bartosz Frankowski w dwóch ostatnich sezonach, jak tak sobie to podsumujemy, nie należał do ścisłej czołówki sędziów w Ekstraklasie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo wcześniej do niej należał. Wydawało się, że wraz z tym, jak będzie nabierał doświadczenie, będzie tylko lepiej, ale gdzieś tę formę stracił. W pierwszej kolejności moglibyśmy wymieniać innych arbitrów, nawet czasami takich, których może wcześniej nie ceniliśmy, bo mi się wydaje, że końcówkę kariery miał naprawdę udaną Paweł Gil na poziomie Ekstraklasy. Stosunkowo mało było kontrowersji z jego udziałem. No wiadomo, Kwiatkowski, Raczkowski, Marciniak. Przybył z takich nieoczywistych. No tak, w Częstochowie by się nie zgodzili, ale pewnie tak. No tylko że wydaje mi się, że Bartosz Frankowski, jak gdyby poprowadzić jego karierę lepiej, no to on te umiejętności cały czas ma i nie wydaje mi się, żeby przerastało go sędziowanie Legii. Wydaje mi się, że stać go na takie sędziowanie, kiedy naprawdę było gorąco w poprzednim sezonie, kiedy Legia napisała to pismo, które podpisał Dariusz Mieluski, że nie chce Bartosza Frankowskiego i on przez Zbigniewa Przesmyckiego został wyznaczony na sędziego meczu Legia Lech i poradził sobie z tym bardzo dobrze. Bo no wiadomo, jak sędzia wypadnie dobrze, no to nikt za bardzo o tym nie mówi, ale tutaj można to podkreślić. I tak na dłuższą metę, no ja nie widzę przeciwwskazań, żeby miał tej Legii sędziować, choć no, nastroje na pewno są bardzo mocno napięte. Tak, choć wydaje się, że właśnie to jest taki sędzia z problemem braku umiejętności znikania, tak? Że bardzo często jest widoczny na boisku, bardzo często podejmuje jakieś decyzje, daje sobie wejść na głowę i wystarczy przeanalizować sobie jego błędy z minionego sezonu z meczów Legii i w większości to są sytuacje, kiedy te mecze były na styku, tak? Czyli na przykład ze Stalą Mielec, kiedy nagle się okazało, że Stal pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego jest realnym takim przeciwnikiem fizycznym w kwestii determinacji, takich cech wolicjonalnych dla Legii i też cały czas to, co się działo w polu karnym między Zjawińskim a Jędrzejczykiem, popełnił błędy tak, w meczu z Górnikiem Zabrze, kiedy też było bardzo ostro na boisku i non-stop były pretensje o to, czy ktoś jest faulowany, czy dać czerwoną kartkę. Więc on takie błędy popełniał w meczach, kiedy bardzo dużo się działo, kiedy było na boisku taki tumult stworzony, że co chwilę ktoś leżał, co chwilę ktoś krzyczał. Więc no, zastanawiam się, czy ta przerwa, która ma mu być dana od meczów Legii, mu nie posłuży przypadkiem. No, nie stanie się krzywda, jak przez następne 5 miesięcy nie poprowadzi meczu Legii. Tutaj pytanie, czy nie dochodzimy do niebezpiecznego precedensu. Możemy sobie w międzyczasie wyświetlić grafiki o Bartoszu Frankowskim i o tym, jak sędziuje mecze Legii, bo faktycznie sędziował ich całkiem sporo. No ale to teraz ale tak. Wcale nie Filip tak jak sporo. Może powiedzieć, no to my nie chcemy Stefańskiego. W Częstochowie powiedzą, no to my nie chcemy Przybyła. W Polsku powiedzą Lasyka, ale, wiesz, nie chcemy. I tak w Gdańsku Stefańskiego. Bo wydaje mi się, że można zrobić urlop, ale nie nazywać tego urlopem, nie ogłaszać tego, tylko zrobić jakoś mądrze to poprowadzić po prostu, żeby na jakiś czas po prostu odpuścić, żeby ta przez przypadek ta obsada wyglądała tak, a nie inaczej, a nie no, robić z tego, że nie wiem, przystajemy na żądanie Legii, że sami doszliśmy do takiego wniosku, no bo to rzeczywiście jest taki niebezpieczny precedens i no, później dlaczego inne kluby, które też protestują, wydają oświadczenia, mają nie mieć takiego prawa, jakie mogłaby mieć Legia. No właśnie. I no wiadomo, to można powiedzieć, zmieniły się władze kolegium sędziów i te nowe kolegium sędziów ma prawo podejmować inne decyzje. To są ci sami ludzie, tylko to są ci sami ludzie. To są dwie najważniejsze osoby w kolegium sędziów szło ramię w ramię z panem Przesmyckim w poprzedniej kadencji. Okej. Okay. Mam jeszcze chyba dwie grafiki o Bartoszu Frankowskim. Możemy je. A czy jestem ciekawy, co na ten temat myśli Cezary Kulesza, bo on 6 lat temu po słynnym meczu Legia Jagiellonia, kiedy nie był podyktowany kart dla Jagiellonii, a był dla Legii za rękę, już nie pamiętam kogo, powiedział, że sędziowie to najsłabsze ogniwo polskiej piłki.
Więc jestem ciekawy, czy przez ten czas zmieniła mu się optyka, czy podtrzymuje to zdanie i jak, jeśli tak, to jak to będzie zmienić? Znaczy, no, póki co Cezary Kulesza jest prezesem, na nie mam zdania. Albo niech się wypowiadają za mnie inni. No, na razie dziękować piłkarzom i wszystkim, kim na razie jest prezesem, pracujemy, będziemy działać. Tak, więc ciężko stwierdzić, co tam Cezary Kulesza o tym sądzi. Poniekąd jest to naturalna kolej rzeczy, że przynajmniej to w 100 dni powinien dostać, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja i żeby zobaczyć, jak tę sytuację rozwiązywać. Z jednej strony tak, ale te 100 dni, bo to jest takie nawiązanie do polityki, jak rozumiem, no tak. To partie polityczne jednak przedstawiają program przed wyborami i wtedy masz, wiesz, to jest ostatni. Ale też został przedstawiony, tylko nie tobie. A właśnie my jako kibice, jako tutaj, prawda, jakieś tam środowisko, też chcielibyśmy wiedzieć, co będzie zmieniane. A możemy jeszcze poprzednią grafikę zobaczyć, bo też się utarło tak, że te mecze Legii powinny być obsadzane przez topowych arbitrów ze względu na to, że one mają największy tak. ciężar gatunkowy. Nie tą, jeszcze następną. I tu pojawia się problem, że dwóch z pięciu czy sześciu topowych sędziów pochodzi z Warszawy. Tak, no i tutaj, ale też mamy przykład na to, że w tym sezonie też ci sędziowie z drugiego szeregu dostają mecze Legii i, no i jakoś to wygląda. Wydaje mi się, że to jest absolutnie jakaś droga. Nic by się nie stało, jeśli przybył i Lasyk by prowadzili w tych ważniejszych meczach, w tych, które miały być teoretycznie dla Frankowskiego, tych dwóch, trzech w ciągu następnego półrocza. Naprawdę nie byłoby dramatu i nie uważam, żeby była to presja ze strony Legii, tylko po prostu racjonalna decyzja ze strony kolegium sędziów. I wcale nic by się nie stało żadnej ze strony. Zwłaszcza, że ta nowa fala sędziów daje radę generalnie. Przy czym no Legia też zawsze musi mieć jakiegoś takiego wroga wśród sędziów. Przez lata tym wrogiem był Szymon Marciniak, który jest największym wygranym pomyłek Bartosza Frankowskiego, bo to on zawsze był najmocniej żony na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. On był takim głównym wrogiem, jeśli chodzi o Legię. Potem się to trochę odmieniło, bo też była ta ręka Kostewicza, tak, pamiętacie taki mecz? Było dużo kontrowersji. Wtedy Lech uznał, że Szymon Marciniak jest jego głównym wrogiem. No ale na Legii też nie miał zbyt mocnych notowań, no a teraz Bartosz Frankowski wskoczył w to miejsce i jest no, bardzo mocno nieszanowany przez kibiców, to jest środowisko związane z Legią. Oczywiście ma to środowisko i ci kibice ku temu pewne powody, no bo trzy były takie mecze w poprzednim sezonie, kiedy została Legia przez Bartosza Frankowskiego skrzywdzona. No ale też no, wiadomo, że należy zachować w tym wszystkim jakąś chłodną głowę i zdrowe podejście. Dobra, mamy trzy kandydatury do dzbana. Marcin Boniek, Ernest Mucci wraz z Andrzej Martinszem i Artur Boruc. Kogoś jeszcze musimy nominować. Michał Żyro, bo to był bardzo zły wybór. Tak. A myślałem też o Rafale Pietrzaku. Ja też, ale nie za samą sytuację, kiedy oni się tam przepychali z Durmuszem, bo to był jakby jedna część tego wszystkiego. Ale bardziej mnie uderzyła sytuacja z 95 minuty, kiedy jest rzut wolny dla Lechii po czerwonej kartce szoty i on koniecznie musi uderzyć ten rzut wolny, a jakby ten rzut wolny rozegrałem, poszli do chorągiewki, to by nie padła warunka na 2-2. I to jest dla mnie najbardziej dzbanowate niż ta pierwsza sytuacja, ale to jest jedno z drugim połączone. Żyro też, jak z Bennego Hilla. Nie, no moim zdaniem Żyro jednak jest mocniejszym kandydatem. Nie wiem, co mu tam przeszkodziło. Gdyby nie taka akcja, kiedy Michał Żyro wyłuskał piłkę przy chorągiewce Grzegorzowi Tomasiewiczowi i podał piłkę w pole karne do Imaza, z czego mogła paść bramka, no to byłby występ na taką mocną notę 1. Dla mnie Żyro. To dajemy Michała Żyro. W takim razie i was zapraszam oczywiście na Twittera kanału sportowego. Tam też są ankiety, które za chwilę wam pokażemy, chociaż one już dobiegają do końca. Ale niech Pietrzak wie, że pamiętamy. Pamiętamy, Pietrzaku, pamiętamy. Chociaż z drugiej strony, no gdyby ten Durmusz, nie wiem, walnął w maliny, co no, mogło się wydarzyć, no, to byśmy mówili zupełnie na odwrót, że Durmusz jest dzbanem, a Pietrzak albo gdyby nie jest dał się przekonać, wygrany. Pietrzak. Ale nieważne. Tak. Dał sobie piłkę wyrwać jednak na końcu. Dał sobie wyrwać, więc w Jastrzębiu się nie znajdzie, ale Ilkay Durmusz w Jastrzębiu jak najbardziej się może znaleźć, bo przykozaczył. No tak. Zwłaszcza, ale wydaje mi się, że mogą być więksi. Bo Jastrzębie teraz, tak? Tak. Rodin, Frydrych. Tak, wiadomo. Śpiączka. A który lepszy? Który lepszy? Frydrych, bo to pierwsza bramka. Tak, pierwsza trudniejsza była. No. Cudo. Chociaż tak Mateusz Żukowski przy drugiej szczególnie. To on jakby jakiś gwizdek usłyszał. Czy no widać, że to nie jest obrońca? Już któryś raz. Może sędzia machnął z boku. No nie, naprawdę. Dobra, czyli Jastrzębiem jest Ilkay Durmusz, znaczy kandydatem. Michał Frydrych. Ja dzisiaj powoli piszę, bo jestem na kompie Rokiego, bo swój zalałem, jestem dzbanem.
kolejki to dzisiaj na poranku. A przyczyniło, przepraszam, tak, że ty niedawno ten komputer odebrałeś z naprawy? Nie, nie, ja tabletę odebrałem z naprawy, nie komputer. Komputer miałem o dziwo jakieś 3 ale lata sprawy. Lubisz tak mieć jeden sprzęt elektroniczny zepsuty. A teraz nie zadałeś? No, to było 3 lata temu. No to mówię, że 3 lata. No to. Matej Rodin i czwartego Jastrzębia jeszcze. Może Kamiński? Może Kamiński, no. No trzeba powiedzieć, albo że Kamiński... Śpiączka. Albo aha, Śpiączka. No to może Śpiączkę. No Kamiński na pewno miał kluczowy wpływ na ten mecz z Rakowem. Kluczowy zawodnikiem całego meczu. Śpiączka już może nie zostać. Tak. Tak. Mówię, Śpiączka, 2 gole w Ekstraklasie. Dajmy mu szansę. Dobra. Panu Bydlęta klękają. Bartoszu, Śpiączko, doceniamy cię. Jak sobie będę zamawiał kolejną koszulkę Górnika Łęczna, to z twoim nazwiskiem tego możesz być A jeszcze pewien. Mogę dopowiedzieć coś do tej dyskusji o sędziach? Bardzo proszę. Jedna rzecz mnie taki uderzyła, że ten poziom dyskusji generalnie nie jest najlepszy, bo z jednej strony chciałoby się, żebyśmy nie mówili o tym my, tylko ludzie, którzy sędziowali przez lata te mecze i tak dalej. No ale dzisiaj patrzę, że nie wiem, Marcin Borski zarzuca jakieś holowanie w Europie tak, Marcina Bońka i tak dalej. Przy czym... Jego wpisy na Twitterze są takie troszeczkę dziwne. Tak. Ta interpunkcja jest taka specyficzna. Już ale to nawet nie o to chodzi, bo historia z Marcinem Borskim też była taka, że przez lata, i to nawet publicznie, inni sędziowie jemu zarzucali, że jest specjalnie traktowany ze względu na to, że jego mama pracowała w PZPN-ie, a teraz Marcin Borski wychodzi z takim podobnym zarzutem, który przez lata jego musiał bardzo boleć i nie wiem, czy na ile był słuszny, a na ile był niesłuszny. No. Ale to właśnie była ta historia też z tym rozstrzałem, o którym mówiłem, bo Marcin Borski miał karierę w Europie, a w Polsce nie był właśnie aż tak ceniony z tego, co kojarzę. No ale to też, no, bo to też inna historia, jak do tej kariery doszło, bo to były trochę inne czasy i to było tak, że Marcin Borski powinien spaść, bo miał najniższą średnią not z Ekstraklasy do pierwszej ligi, ale tam doszło do jakiejś pomyłki i przez przypadek, znaczy powinien z... Jednemu sędziemu źle policzono średnią, że i w związku z tym, że ta średnia powinna być zweryfikowana na wyższą, to Marcin Borski powinien chyba spaść na miejsce takie... Czyli przy zielonym stoliku. No i, ale uznali, że skoro tam doszło do pomyłki, to już tego Marcina Borskiego zostawimy i on rok później sędzią międzynarodowym chyba został. Znaczy tak mówił o tym jeden z byłych arbitrów, który zgubił kilka literek z nazwiska, czyli nie wiem, na ile wiarygodne są te wypowiedzi. Ale ja, chyba Marcin Borski tłumaczył, ale nie pamiętam teraz w tej chwili. No ale też Marcin Borski jest jednym z nielicznych sędziów, który przetrwał aferę korupcyjną. Znaczy, nie mówię, chyba że... nawet wygrał proces, bo był na liście. Tak, był na liście fryzjera przyglądu sportowego, ale nie mówmy, że przetrwał, po prostu nie brał. No nie brał, no nie brał. No ale wiesz, wtedy nie brać, no to też było coś, jak no, wszyscy brali w koło. No ale właśnie, że bo przetrwać to źle zabrzmiało, że jakby się ukrywał, a nie musiał się przed czym ukrywać. Tak, o, tak, sposób. No o to mi chodziło, że oczywiście z pozytywnym kontekstem, bo... Ale tych ekspertów to faktycznie nie za wielu jest jeszcze. No tak. Znaczy chodzi mi o to, że jak czytasz takie wypowiedzi, no to gdzieś czujesz, że to jest jakaś wendeta personalna, a nie jest to jak racjonalna ocena, bo wydaje mi się, że gdyby to nie był Marcin Boniek, który pochodzi ze środowiska, któremu pan Borski może coś zarzucić, tylko inny arbiter Botrzyn, no to potraktowałby go zupełnie inaczej. I tak samo, i to dotyczy też innych sędziów byłych, że są tak uwikłani w te środowiskowe jakieś układy, nieukłady, sympatie, zaszłości, że no trudno o jakąś taką fajną ocenę, dlatego no dla mnie nawet arbitrzy z niższych lig, którzy próbują nam tłumaczyć sędziowanie, są bardziej wiarygodni. Damian Smyk dlatego jest naszym ekspertem. No na przykład. Ale też to widać na przykład też, potem... Znaczy... Nie, Damian Smyk nie wiedział faulu na Zielińskim z Hiszpanią. Głupio w sumie oceniać wybory personalne innej stacji, no ale też widać no, po tak. tym, kogo Kanal Plus na nowego eksperta od sędziowania wybrał, no z całym szacunkiem. Adam Leczmański nie kojarzył się wcześniej z gościem, absolutnie, który może pełnić taką funkcję. Nie kojarzył się, no ale to są też echa tej całej afery korupcyjnej, że to, nie wiem, Grzegorz Gilewski się zapowiada na dobrego sędziego, no tak, ale w końcu okazało się, że tam lubił koperty. I... O pieniądze. No, ale jaki klub ma dzisiaj w Radomiu? To prawda. I po prostu ci sędziowie, których można by było uznawać za, nie wiem, dobrych, okazali się, że mają skrócone nazwiska i zostali niektórzy tacy, że... To prawda. Że no, on taki... No nie taki ma autorytetów. Jest. Nie ma autorytetów. Borysiuk. Nie mamy swojego Koliny, no. Borysiuk, najładniejsza bramka tej kolejki. Leandro, moja kandydatura. Durmusz.
Dobrze. I Friedrich chyba też w danym sensie. Trzeba go zaliczyć, bo też nie za wiele tych takich aż to pięknych bramek. Ładnie, było. Ładnie pierdzielnął, huknął jak z armaty. Podobało mi się to podanie Gąski do Śpiączki, bo takie było nie górnik Łęczkowskie, ale nie wiem, czy to jest aż na gola kolejki. Ja bym zaproponował Puerto, bardzo ładny strzał głową. Taki. A ja bym zaproponował Baszkirowa. Za podanie Szysza i to bardzo trudno też było. To albo Jimeneza. Albo Jimeneza, tak. Mógłby być Jimenez. A no, Rasaka? Chyba. Kto? Z Rasaka? A, co? Zewniaczka? No, ewentualnie też Rasak. Nie wiem, masz... Skontrował. Dobra, każdy ma po jednym głosie. Dla mnie Jimenez chyba. Ja też Jimenez. Też Jimenez, bo sam przeciw czterem chyba tam szedł. Tak. I w pierwszej minucie... Jakby był Podolski, to byś szukał podania do Podolskiego. Nie. Moi drodzy, bąbelek kolejki, czy najlepszy młodzieżowiec? Kamiński, wiadomo. To jest oczywista kandydatura, Jakub Kamiński. Też trzeba docenić gościa za to, że słabo zagrał z San Marino. Znaczy oczywiście nie za to, ale podniósł się bardzo szybko, bo trochę krytyki na niego spadło. Dużo takiej pewności siebie chyba sam tak, sobie. Tak, a tu wraca i... No też słabo pierwsza połowa. No, w drugiej się obudzi. Mieliśmy wrażenie, wczoraj w Lidze Minus, jak gadaliśmy o tym, że trochę wszyscy grałem na Labue, czy Balue. Balue. La Bambe. Żeby jakby, no nie wiem dlaczego, żeby go pokazać czy coś, ale jakby tak skupię uwagę swoich kolegów. Tak, Kowski przyszedł. Oni go chcą sprzedać. Dzisiaj liczą się trzy punkty. Dzisiaj promujemy Labue. No tak to wyglądało w pierwszej połowie. Oni go zimą puszczą za dwa i zarobią tam 800 tysięcy. Może tak być. Może nie. Słucham kolejnych kandydatów. Bejger. Tak, Łukasz Bejger. Schował do kieszeni Luginiasa. Trzeba to przyznać. A to jest trudne. Podobał mi się Wiktor Długosz też całkiem, ale to nie był jakiś taki bardzo dobry występ, aczkolwiek chyba nie znajdzie się wiele lepszych. Nie była to chyba wybitna kolega. Ja bym dał Marcela Wędrychowskiego. Tak. Też bym go dał. Też bym go dał i mam wrażenie, że Górnik Łęczna dużo dobrego będzie miał dzięki Wędrychowskiemu. Tak, bo miał taki jeden błysk i potem chyba zerwał więzadło. Zerwał więzadło, tak. Jak wchodził w pogoni, to widać było od razu, że zero kompleksów i też chyba przy tej kiwał, bramce, potrafi kiwać. Przy tej bramce bardzo dużo emocji w nim było, wyglądał jakby miał się rozpłakać, szczerze powiedziawszy przy tej bramce. Nie wiem, czy widzieliście, ale to chyba dlatego, że bardzo się dużo w nim emocji kumulowało. No bo dużo pod górkę miał w ostatnim czasie, to chyba raz, że te więzadła, dwa, on jeszcze chyba brał udział w tym wypadku piłkarzy Pogoni Szczecin. Też pokazuje, też ile jest jakości generalnie w szkółce Pogoni, bo już wiadomo, Kozłowski Kozłowskim, ale teraz Wędrychowski może być kimś fajnym dla Górnika, a rok temu w Warcie Poznań przecież Żurawski się bardzo tak, wykorzystał. Jeszcze jest Szcześniak z Pogoni Szczecin i też przedłużył kontrakt i też już jeden dobry mecz miał we Wrocławiu. Także no, no bo chce tylko jeden. Czytałem ranking najbardziej perspektywicznych polskich stoperów na stronie weszło.com, może kojarzycie, i był tam. Jest taka strona, ale to głównie dlatego, że nie było z kim wybierać. Jeszcze Hubert Turski jest wypożyczony tak, do Google'a. No faktycznie jest kim wybierać. Mam wrażenie, że rzadziej się mówi o Pogoni, jeśli chodzi o szkolenie, że pokazywane jest Zagłębie Lubin. O Pogoni się rzadko mówi w kontekście rzadziej niż o Zagłębie Lubin. Był taki moment, bo oni mają taki jakiś innowacyjny system. Bo ja mam wrażenie, że jak jest akademia, to pierwsza myśl Lech, potem Zagłębie. Nie, wydaje mi się, że właśnie w przypadku Zagłębia dużo się ostatnio mówi, a w Szczecinie się robi. Tak, no i do tego zmierzam, że Pogoń w ogóle nie odstaje już. I co też warto zauważyć, bardzo wielu z tych chłopaków, którzy są w Pogoni, to nie jest tak, że oni kupili ich, jak mieli 16 lat, bo scouting ich wypatrzył i po prostu przekonali. Oni są często w klubie od 7 roku życia, tak jak Smoliński, czy od chyba 13 jak Kozłowski, czy 12. No, czyli na bardzo wczesnym etapie dołączają do tej akademii i to też warto docenić, no bo na przykład, nie wiem, no model takim przykładem w Zagłębiu, kto jest teraz Szysz, powiedzmy, tak? Z takich młodszych, którzy się wybijają, no ale Szysz został ściągnięty z Górnika Łęczna, więc nie jest to do końca wychowanek Akademii Pogoni Szczecin. Na razie Pogoń za największe pieniądze sprzedała Wolukiewicza, a Wolukiewicz z Legii przyszedł. No to prawda, no to też... Ale wychowany był i Wojtkowski tak samo. Gdzieś indziej. GKP Gorzów chyba. Tak. A i Wojtkowski tak samo z Pogoni za granicę. Kto? Wojtkowski. Z Pogoni za granicę, ale wcześniej w Legii. Też go chyba Pogoń jeszcze nawet podkupiła Legii. Czy coś takiego by tam się działo. A może pomyliłem chronologię. Jeszcze Piotrowski odchodził za większe pieniądze. Tak. I ktoś jeszcze. Benedyczak. I Benedyczak. No więc całkiem sprawnie to wygląda. Zobaczmy nominacje do 11 kolejki. Możecie jeszcze chyba przez chwilkę głosować. Mamy bąbelków? No właśnie wybraliśmy. Aha, okay. Kamiński, Bejger, Długosz i Wędrychowski, mój drogi.
Oni zostali wybrani. Nominacje 11 kolejki. Bramkarze Szlomnik, Kowacewicz. Skandal! Skandal! Kowacewicz karnego nie obronił. Jak to do tego doszło? Kiedy to się wszystko skończyło? I Adrian Lis. Obrońcy lewi to Mata, Garcia i Kukułowicz. Prawi obrońcy Chodyna, Orłowski i Sitek. Nie ma tu jakichś wielkich w sumie za kolejki. Długosza mógłby być Kukułowicz do tych. Tak. Mógłby być. No. Właśnie dlatego pytałem o to, czy... prawej grał. Nie, no ale chodzi o to, że do bąbelków. No, a. Dlatego pytałem, czy już wybrany, bo chciałem zgłosić jego kandydaturę, ale myślę, że z Janem patrzymy na piłkę tak samo. Ale chyba, że ja podałem Długosza z tego zestawienia. Jeszcze bardziej. Można wyróżnić Nawrockiego i Mosura. Tak, tak nieformalnie, ale jeśli chodzi o młodych. Jedziemy dalej. Majchrowicza, bo też ten, z tego meczu coś się skończył. Majchrowicza może mogliśmy nawet dać, bo ta mogliśmy w sumie. No ale cóż, i tak to by nie wygrał, bo myślę, że wygra, wygra Kamiński. To, że bronisz, to już i tak jest fajnie, bo tak. Wszystkim się wydawało, że Kochalski będzie bronił, a tu... I tak jesteś wygrany, więc zero pretensji do nas. Środkowi obrońcy Bejger, Frydrych, Rodin, Sasza Balić. Środkowi pomocnicy Martin Pospiszil, Jarosław Kubicki, Patryk Sokołowski, Krzysztof Mączyński. Ofensywni pomocnicy Fabio Sturgeon, czy jak Sturgeon? To? Nie wiem, chyba prawie tak. Pigeon. Mateusz Foch. Chirurg. Chirurg. I Pedro Tiba. Jak wam się podoba pomysł Saszy Balicia na środku obrony? Bo okazuje się, że można posadzić Solera na ławce i bardzo dobrze, że Dariusz Żuraw to mi zrobił. Mi się ogólnie był lepszy niż Soler. No naprawdę każdy pomysł mi się tam podoba zamiast tego. Chciał Dariusz Żuraw kogoś takiego jak Lubomir Guldan i Baliciowi jest bliżej do Guldana niż Solerowi. Każdemu z nas jest bliżej niż do Guldana niż Solerowi. Choć nie zaryzykowałem tego twierdzenia. A ja bym zaryzykował. Jedziemy dalej. Kolejne nominacje. Dorhugi, Jakub Kamiński, Ilkay Durmusz na skrzydle lewym. Na prawej pomocy Hanka, Wędrychowski, Leandro. I napastnicy Jimenez, Musiolik i Bartosz Śpiączka. No, przesrane z tą lewą pomocą, bo każdy powinien być w 11 kolejki. To prawda, to prawda. A z kolei na prawej stronie aż takiego dobrobytu nie ma. No ale i tak wiadomo, że wygra Dorhugi. Myślę, że to jest formalność. Kamiński ci powiem. Chociaż faktycznie tak, bo Lech też dość mocno głosuje, więc w sumie jesteśmy ciekawi. Chyba, żebyśmy podłączyli jeszcze kibiców w Besiktaszu i innych tureckich klubów. Oznaczcie tam. Może Ilkay Durmuş. Tam tu Besiktasz. Tak jest. Górnik Łęczna wygrał. Święto. Czy to się jeszcze wydarzy w tym sezonie? Nie wiem, ale się domyślam, że się wydarzy. Chociaż nie za często. Ale pierwszy raz była taka energia w tej drużynie. Dużo zmian było. Tak. Dużo no właśnie, tak. I znowu zapomniałem, miałem Kamila Kieresia nominować do Jastrzębi, bo no, 7 zmian zrobił. No, wydawało się właśnie, że Kieres jest w takim położeniu, że on już tutaj za bardzo nic nie może z tą drużyną zrobić, że tu już nic nie da się wymyśleć, bo jest taki paździerz. Ja nie wiedziałem, że nie mają tylu zawodników, żeby 7 zmian zrobić w pierwszy 11, a się okazało, że mają i że te zmiany były naprawdę udane, bo też no, całą defensywę wymienił w porównaniu ze spotkaniem ze Stalą Mielec. Dał szansę Orłowskiemu, który no, chyba wystąpił po raz pierwszy w tym sezonie, grał w pierwszej lidze, ale też nie wszystko od deski do deski. Nowy środek obrony, poniekąd nowy środek obrony, bo tam wcześniej też rotował w ustawieniu i czasami się zdarzyło, że grał trójką obrońców. Powrót Leandro i to wszystko jakoś fajnie zażarło, też od razu miejsce w wyjściowej 11 dostał nowy piłkarz. On akurat zagrał słabo i za ten występ trudno go chwalić, za Lokilo. Patrząc na występ Jasona Lokilo, mam taką obawę, czy on nie będzie właśnie takim zawodnikiem, którego zobaczymy teraz w tym meczu i potem jeszcze kilka razy i za każdym razem będziemy mieli to samo wrażenie, że jest trochę takim kolorowym ptakiem, który niekoniecznie wie, co tu w ogóle robi. Tak? Bo on, czytając jego sobie biografię, on miał wiele takich małych odpałów, a ma 22 lata dopiero. No. Nie, wydaje mi się, że on tak się zobaczył, że już okienko się zamknęło, tak. Czy zamyka i możemy się gdzieś trafić. Nie, no umówmy się, jeśli masz 22 lata, nie jesteś Polakiem, nie jesteś w Łęcznej, nie pokierowałeś swoją karierą najlepiej. To prawda, no tym bardziej, że byłeś w Crystal Palace i w Anderlecie. No. No tak, nie da się ukryć. Ale czy uważacie, że to jest... Siedział kilka razy na ławce w Premier League. Więcej razy niż Jarosław Jach.
Grał w ligę chyba 4 spotkania. No w dziwnym miejscu jest. Gdybyś mu wtedy powiedział, że będzie w Łęcznej, no to by ci nie uwierzył. W ligę powiedziałem, bo to w Ligue 2, tak? Czyli, że, kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć po francusku 2, tak? Czyli Ligue 2, o tak, kropka. Drugiej lidze francuskiej. Ale myślicie, że to jest taki mecz, po którym coś drgnie w Górniku Łęczna, czy to bardziej trzeba rozpatrywać na zasadzie takiej, że wstyd dla Wisły Płock, że przegrała z Łęczną, z którą każdy wygrywa i to bez problemu i to zwykle moim wysoko. Zdaniem już ten wynik 2-0 był niesprawiedliwy, że to nie był... Wyrównany mecz był, tylko... Nie, w pierwszej połowie tak, od którejś tam minuty Górnik Łęczna przejął inicjatywę i wyglądał lepiej, może nie dużo lepiej, ale naprawdę były takie momenty, kiedy przyjemnie się patrzyło na ten zespół. Trochę taka inna twarz Górnika Łęczna, bo oni awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy zrobili właśnie obroną, pragmatyzmem, dyscypliną taktyczną. Na początku w Ekstraklasie wydawało się, że też na tym będą bazować przede wszystkim, a tutaj jednak od pewnego momentu oglądaliśmy Górnik, który chce grać w piłkę i nawet to zaczęło wychodzić. I podejrzewam, że no, wiąże się to w sposób bezpośredni z tym, że w składzie jest trochę więcej zawodników, którzy w tę piłkę grać potrafią, na przykład z Damianem Gąską na czele. Kamil Kieryś od mniej więcej 30 minuty do końca meczu cały czas krzyczał dawaj, dawaj, dawaj. Nawet przecież za śpiączkę w 90 minucie przy prowadzeniu 3-2 wpuścił Wojciechowskiego, a nie jakiegoś stopera, czy defensywnego pomocnika, czy obrońcę. W ogóle to jakoś żył przy linii bardziej niż zawsze. Tak, więc ten bardzo prosty niby komunikat i możemy się śmiać, że trochę memicznie krzyczał dawaj, dawaj, dawaj do przodu, ale no właśnie chyba tego brakowało Górnikowi, takiego życia, takiej, jakiejś, takiego koloru, kolorytu i to było. Uważam, że zawsze bym to powtarzał. Kamil Kieryś jest lepszym trenerem niż część polskich trenerów, którzy są uważani za lepszych, ponieważ ładnie mówił. No tak, nie potrafi się sprzedać. Ale robotę z Górnikiem Łęczna bardzo dobrą wykonał. No Kamil Kieryś, tak? No jeszcze wcześniej w Bełchatowie. Kamil Kieryś nie jest najbardziej medialnym trenerem, to delikatnie mówiąc, ale jest porządnym fachowcem moim zdaniem. I cenię go na przykład wyżej niż jego rywala z dzisiaj. Naprawdę, tym bardziej, że zrobił 2 awanse z Górnikiem Łęczna, o czym często się zapomina. Na przykład w przypadku Marka Papszuna się bardzo często o tym wspomina, że robił awanse z Rakowem, a o Górniku, który te możliwości i tą wizję ma skromniejszą niż Raków, dużo rzadziej się wspomina, że Kamil Kieryś zrobi tam bardzo dobrą robotę. Bo jak już to tak porównałem, to będę się upierał, że o Wiśle Płock nie można myśleć już tak, jak się myślało jakiś czas temu, że tam tylko laga na bałagan i zobaczymy. Tylko tam jest jakość, żeby zrobić niezły zespół i niezły wynik. I nie wiem, czy to idzie z Maciejem Bartoszkiem w dobrą stronę. Bo niektóre mecze są przepychane kolanem, a niektóre są takie jak dzisiaj. No to prawda. Wisła trochę gra jak dawniej, mając trochę lepszy skład. No tak, tak. Bardzo mocno w kratkę, bo pamiętamy ten mecz z Zagłębiem Lubin, ale to też specyficzne spotkanie, bo pamiętamy, jaka była murawa i tamte proste środki, które z Zagłębie nie do końca zorientowało się, jak należy grać. Wisła grała zdecydowanie lepiej. No jestem ciekawy, jak to, czy... Bo już sam dzisiaj powiedziałem, że to 7 kolejka, 1/5 sezonu za nami i powoli trzeba już zacząć grać to, co się chciało grać. No ale że kiedy będzie ten układ personalny w pełni dostępny z Furmanem, z Wolskim, no to czy ta gra będzie wyglądała dobrze, czy znajdzie dla wszystkich miejsce w składzie Maciej Bartoszek, bo no też mam takie przeczucie, że to może być jednak takie marnotrawienie tego potencjału, który jakoś w Płocku udało się zgromadzić i który mógł wznieść ten Wisłę Płock na trochę wyższy poziom niż do tej pory. Tym bardziej, że na rynku trenerskim jest Marcin Brosz, który wydaje mi się, że może do tej Wisły Płock z takim potencjałem też ofensywnym z polskimi zawodnikami pasowałby trochę lepiej niż Maciej Bartoszek, ale tego nie przesądzę. Ale to jest na pewno takie nazwisko, które ktoś w Wiśle Płock może wziąć pod uwagę, że może niekoniecznie ten projekt z Maciejem Bartoszkiem u sterów idzie w dobrą stronę, więc może postawimy na Marcina Brosza. A mi się wydaje, że dopóki nie będzie Wisła Płock w strefie spadkowej, a raczej to się nie stanie, to Bartoszek będzie miał pracę. Ostatni wątek, proszę was o krótką wypowiedź. Tam się zdaje, że nie dokończy tego sezonu. Nie, no to raczej tak, no ale to wiesz, to nie jest wielka sensacja, że trener Wisły Płock nie dokończa sezonu. No przecież powiedziałeś, że jak będzie w strefie spadkowej, nie będzie... No przez najbliższy czas, chodzi mi o najbliższe miesiące. Okay. Ale no pewnie gdzieś na poziomie kwietnia stwierdzą, że to nie idzie w dobrym kierunku i go wyrzucą. Tak na to w Płocku bywa. Na tymczasowego, który poprowadzi w 6 meczach i potem dostanie kontrakt. Tak. Czy Mariusz Lewandowski będzie drugim zwolnionym trenerem w tym sezonie? No bo dał się przeskoczyć przez Górnik Łęczna, a to jest duża sztuka. Wydawało mi się, że
może być pierwszym, także, także tutaj niewiele się zmienia, bo, ale nie mówiłem tego na podstawie oceny sportowej BrookBetu i tego, jak Mariusz Lewandowski sobie radzi w tym zespole. Raczej chodziło o to, że tam się nie do końca dogaduje z władzami tego klubu, czy z dyrektorem sportowym, że tak to ujmę. No ale to chyba było tak, że BrookBet chciał go bardziej zostawić, a to bardziej Mariusz Lewandowski chciał odejść, prawda? No bo on miał ofertę, a BrookBet niekoniecznie też tam chciał. Były takie sytuacje, że przyjeżdżali inni trenerzy na spotkania, kiedy no wiadomo, że Mariusz Lewandowski pracował i przygotowywał się do sezonu. Tam ze dwóch szkoleniowców to na pewno słyszałem, że odwiedziło i było na, okay. i było na rozmowach, z czego jedno nazwisko padło. I no były też takie sytuacje, że Mariusz Lewandowski nie pod wszystkimi transferami się chciał podpisać, a pomimo niezgody trenera te transfery zostały przeprowadzone. Może nie było aż tak brutalnie jak kiedyś z Czesławem Michniewiczem, który o transferze Martina Mikowicza dowiedział się z 90 minut, no ale też trener mówi, że nie potrzebuje tego zawodnika, a potem widzi, że ten zawodnik podpisał kontrakt jednak. Można sobie łatwo dojść i zobaczyć, na kogo trener z nowych zawodników stawia, a na kogo raczej nie stawia. No to też zobaczycie, o jakie nazwisko konkretnie chodzi i tak na dłuższą metę trudno uważać, że taki związek będzie szczęśliwy. A gdy jeszcze dochodzi do tego brak wyniku, zaskakujący brak wyniku, bo BrookBet masz 3 punkty, a tak z gry to już po pierwszych dwóch kolejkach powinien mieć 6, bo i ze Stalą Mielec był zespołem zdecydowanie lepszym i przeciwko Wiśle Kraków stracił punkty w końcówce i był zespołem lepszym, no a teraz wkradła się jakaś taka nerwowość, też trochę rotuje tym składem, daje Mariusz Lewandowski szuka pomysłu na to, jak tej sytuacji wyjść, ale tu nic nie daje rezultatu, przy czym no z Wartą też wydaje mi się, że BrookBet mógł to spotkanie wygrać. Pytanie, kto się dogaduje z właścicielami tam? Nie wiem. Czy taki trener się generalnie dogadywał, bo tam jest ciężkie to środowisko. To chyba nie było takiego. Tak, chyba bardzo często to Węglewski. Tak wygląda, że się dzwoni do trenera BrookBetu i się go pyta, czy ma dobre, zawsze to pytanie, czy ma pan dobry kontakt z państwem Witkowskim, tak? Nie. Z państwem Kimi, tak? Nie wiem, no jakoś tak mniej więcej. No i zawsze szkoleniowiec mówi, że mam bardzo dobre kontakty, mam bardzo duże zaufanie i jest super. A 3 tygodnie później trafiłem do zupy. Trzeba państwu Witkowskim dziękować, że inwestują w państwu Witkowskim. No jak to powiedzieć, nie wiem. Pensja jest na czas, często jest przed czasem, pensja jest niemała, tak jest. Więc nie ma na co z rodziną narzekać. Z rodziną Witkowską. Roki, chcę ci zakomunikować, że ciocia Józia dzisiaj będzie o tobie śniła? Może być. Pozdrawiam. Widzę, że tu jakaś zbiórka się dla mnie odbywa. Nie wiem za bardzo na co, ale jak chcecie wpłacać, to wpłacajcie nam łapki w górę i to będzie taka waluta i ale ta zbiórka wtedy będzie. Zresztą zbiórki na laptopy. Tak. Ale mój laptop zostanie uratowany. Tylko musisz się przebrać za jakąś aktywistkę. Tak, przebiorę się za kobietę i będę żebrał na laptopa albo na naprawę laptopa. Janek Mazurek. Dziękuję. Paweł Paczul. Dziękuję. I za chwilę segment pierwszoligowy, a teraz wypowiedź Dominika Nowaka, trenera Korony Kielce, Wielkiej Korony Kielce. Nie będę się długo rozwodził, oczywiście bardzo cieszymy się z wyniku, z tego, że tutaj na trudnym terenie wygraliśmy z drużyną, która na pewno, jak analizowaliśmy przede wszystkim z meczu na mecz, gra coraz lepiej i dzisiaj też szczególnie tej pierwszej połowie, mimo że wynik był remisowy, to dużo mieliśmy problemów właśnie z odbiorem piłki, trochę to w przerwie przede wszystkim skorygowaliśmy i zaczęliśmy być bardziej aktywni w drugiej linii, przede wszystkim lepiej zorganizowani, dawaliśmy przestrzeni. Mimo wszystko to spotkanie było takie żywe, jeżeli chodzi o pogodę, porę i poziom pierwszoligowy, to na pewno bardzo dobre spotkanie. My cieszymy się, bo tych sytuacji stworzyliśmy, również oczywiście były po stronie Podbeskidzia, no ale takie było założenie.
powinniśmy przede wszystkim, i to był klucz do zwycięstwa, zagrać lepiej jak w poprzednich meczach, jeśli chodzi o ofensywę. Co prawda straciliśmy dwie bramki, będzie to jakby kwestią analizy, natomiast no, trzy zdobywamy na wyjeździe, także jeszcze raz gratulacje dla zespołu, dla drużyny. Zwycięstwa, kolejnego zwycięstwa. Cieszymy się, ale tak jak mówię, też chodzimy te głowy, bo przed nami jest jeszcze dużo meczy i dużo rzeczy do poprawy, ale dzisiaj drużyna przede wszystkim do końca taki miała charakter i też było widać od 70 minuty, że mimo wszystko parliśmy do przodu. Chcieliśmy tą bramkę zdobyć i chcieliśmy tutaj na tym trudnym terenie wygrać, ale też gratuluję drużynie Podbeskidzia naprawdę dobrego spotkania, bo potrafili kreować sobie też sytuację i na pewno nie boją się grać w piłkę i na pewno to będzie tej drużynie procentowało na przyszłość. Dziękuję bardzo. Zmiennicy są bardzo istotni. Ja powiem tylko, że wielu z tych chłopaków grało taki po meczu bardzo dla nas istotny i szkoleniowo ten sparing z Radomiakiem i na pewno Kuba w tym meczu czy na treningach pokazał, na tych treningach też taktycznych, gdzie pracowaliśmy nad ofensywą, że jest w stanie właśnie na tej świeżości wejść i pomóc drużynie i na pewno oczywiście z jednej strony nos trenerski, ale z drugiej strony brawo dla Kuby za wejście, za to, że swoim wejściem spowodował, że dzisiaj cieszymy się z tych trzech punktów. Już jesteśmy w pierwszej lidze, Samuel Szczygielski, Mecz Ekipy LTTO TV. Dobry wieczór. I Szymon Janczyk, Weszłokom. Bardzo dobry wieczór. Za chwilę będziemy, bo 1-1, to jesteś zadowolony. Szymon już tutaj był w naszej redakcji jakieś 5 godzin przed programem. To jest taki profesjonalista, bo musiał obejrzeć mecz Radomiaka. Tak, i wcześniej jeszcze obejrzałem mecz Stomil Resowia, który kazaliśmy odpuścić, a który zakończył się wynikiem 4-2 dla Stomil. Szymon, nie będziemy o tym rozmawiać. Szkoda. Ty zmarnowałeś czas, tak, ale chyba, że chcesz wolny wniosek, to nie ma sprawy. Jak chcę powiedzieć, że Simba strzelił gola. A i teraz bardzo pięknie połączę Radomiaka i Stomil, bo 4 z 5 bramek dla Stomilu w tym sezonie zdobyli byli lub wypożyczeni z Radomiaka piłkarze. Patryk Mikita, Jonathan Simba, Merveille Fundam. Jesteś najbardziej zręcznym człowiekiem świata, jeśli chodzi o różne nawiązania. Precyzując. Zaczniemy sobie od telefonu do Adriana Bonda z GKS-u Katowice. 23:20 to nie jest rekord pory, o której rozmawialiśmy z kimkolwiek w programie Wyszło Polscy. Z kim wtedy rozmawialiśmy przed 12? Ze Sławomirem Peszką. To radio. Tak czułem, a Kuba też. Nie, no mieliśmy kogoś tak mega. Sebastian Będzki był mega późno i jakiś trener był mega późno. Maciej Bartoszek chyba, nie? Też tak jest pod północą. Ale weszło polskich? No. Tak, tak, na pewno. To był też pierwsza liga. Wtedy po tej wpadce sędziego Sylwestrzaka chyba, nie? Chyba, no. Mm-hmm. To miał tak, pamiętam. Whisky. Pamiętam, tak. Było coś takiego. Także możemy wykręcać, a zanim wykręcimy, bo jeszcze... Tak, od początku pierwszej ligi, no. Z tym Sławkiem. Bo jeszcze nie mamy połączenia, to najpierw sytuacja humorystyczna, która wydarzyła się... Znaczy wcześniej już się wydarzyła, ale pisałem o niej w zeszłym tygodniu. Krzysztof Zając kontratakuje. Krzysztof Zając pozwał Koronę Kielce o to, że jak Krzysztof Zając był prezesem Korony Kielce, to było tak źle w klubowej kasie, że podjął dramatyczną decyzję i nawet sobie nie wypłaca już wynagrodzenia. I tam było kilka miesięcy zaległości, a on kupę kasy zarabiał w Koronie Kielce. Później przestał być prezesem. A ile to jest kupa kasy? No nie będę mówił konkretnych kwot, ale uwierz Samuel, że ty tyle nie zarabiasz. To nadal nie jest kupa kasy. No bardzo duże pieniądze zarabiał. I później pozwał Koronę Kielce za to, że musiał czekać na pensję, której sam sobie nie wypłacił i przez to naliczył odsetki. Kilka tysięcy złotych się domaga od Korony Kielce odsetek. No gdy w Kielcach zobaczyli ten pozew, to oszaleli. No, powiem, że to byłaby akcja sądowa tygodnia, gdyby nie to, co zrobiła później Sandecja też w sprawie Korony Kielce. Czyli w ogóle Korona to ma jakieś szczęście ostatnio do tych spraw prawnych. Nie tylko do prawnych. Na boisku też mają szczęścia. Wydaje mi się, że masę. Doszliśmy do momentu, w którym wypada zapomnieć o kimś. To nazywa się Krzysztof Zając dla polskiej piłki. To prawda. Chociaż ja bym chciał, żeby wrócił do jakiegoś klubu. Nie życzę źle nikomu, ale byłoby przynajmniej śmiesznie. Mamy już Adriana Błonda z GKS-u Katowice. Witamy cię, Adrianie. Witam, dobry wieczór. Późna pora, ale myślę, że chwilkę możemy pogadać. Powiedz najpierw, Adrian, jak z córą, bo duża zbiórka swego czasu na waszą rodzinę. Jak wygląda sytuacja? Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje. To znaczy tak, no zbiórka jest dalej, tak naprawdę toczy się dalej. Wiem, dzisiaj dostałem telefon, że będzie także zorganizowany turniej charytatywny dla Hani w styczniu, więc ta zbiórka jakby nadal się toczy.
środki, które zostały zebrane, są na bieżąco wykorzystywane, bo choćby w tym tygodniu Hania z żoną jadą na turnus rehabilitacyjny, więc gdzieś te środki są wykorzystywane. No a cóż, jeżeli chodzi o samo zdrowie, no ciężko jest tak naprawdę dalej stwierdzić, w jakim to idzie kierunku, że tak powiem. Okej, okay. Adrian, czego wam brakuje? Bo często gracie dobre mecze, to na pewno są mecze ciekawe do oglądania, w których pada dużo bramek. No ale jak spojrzymy na wyniki, no to macie tylko jedno zwycięstwo, więc chyba nie jesteście zadowoleni z rezultatów. No tak, no ciężko być zadowolonym, jeżeli ma się tylko 6 punktów i 14 bramek straconych. Myślę, że to jest w ostatnim czasie nasza bardzo duża bolączka, bo nasze jedyne zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec, które wyciągnęliśmy z 0-2, wygraliśmy 3-2. No ostatnimi czas nie udaje nam się tych wyników już wyciągać, bo porażka na Chrobrym 4-0 i teraz w Łodzi no gdzieś tam powoduje, że mamy gdzieś to jest to nasze zmartwienie, że za łatwo na pewno tracimy te bramki i rywal bardzo łatwo dochodzi do tych sytuacji. No i przez to też nasze miejsce w tabeli jest takie, a nie inne, bo tak jak sami powiedzieliście, no gdzieś nasza gra wygląda dosyć nieźle, ale tych punktów nie jest aż tyle, ile byśmy chcieli na pewno, ale no wierzymy w tą pracę, którą wykonujemy już nie od wczoraj. Znamy tutaj się wszyscy dosyć już spory czas, także myślę, że jesteśmy gdzieś tam w miarę spokojni, że te wyniki także przyjdą. Robimy wszystko, żeby tak naprawdę tracić mniej bramek. I myślę, że to nam na pewno pomoże do tego, żeby tych punktów było więcej. A powiedz nam, jak to działa w Katowicach, że miała być ekstraklasa albo śmierć tak naprawdę przez lata? Spadliście do drugiej ligi, czyli była ta śmierć, ale jednak nie do końca, no bo odkuliście się bardzo szybko. Jeden sezon wystarczył, żeby Rafał Górak ułożył ten zespół na nowo, żebyście awansowali. No i teraz jest ciężko w pierwszej lidze, wiadomo, ale też nie jesteście w takiej sytuacji, żeby mówić, że wy jesteście pewni spadku. Generalnie udało się ten klub odbudować, więc czemu tej śmierci ostatecznie nie było? Myślę, że tutaj też dużą rolę robi trener i dyrektor, gdzie dostali dużo zaufania wśród ludzi otaczających klub i myślę, że ta drużyna po spadku na tyle się zmieniła i na tyle zyskała gdzieś, może tak to powiem, że zaufanie osób, które chodzą na mecze, które oglądają Gieksę, że po prostu ten klub troszkę się odbudował na pewno i ten spadek na pewno wielu zawodnikom nie pomógł, niektórym pomógł. Wielu zawodników, których do nas trafiło, tak naprawdę jeszcze nie zaistniało wcześniej na pierwszoligowych boiskach. Dopiero teraz jest ich tak naprawdę pierwszy sezon i mają okazję do tego, żeby się pokazać. I tak ten zespół został też stworzony, więc myślę, że przez to ta przestrzeniowa śmierć nastąpiła, bo myślę, że jest to troszkę, mogę to nazwać reaktywacją, może w ten sposób. Na pewno jest nam ciężko na razie w pierwszej lidze, ale zbieramy tak troszkę frycowe, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, wielu z nas w szatni nie grało jeszcze w tej pierwszej lidze, nie wie, z czym to się je. Pierwsza liga, styl życia, jednak to troszkę musi niektórych nauczyć i mam nadzieję, że z biegiem czasu już niedługim nastąpi to, że zaczniemy troszkę lepiej punktować i zbierać to doświadczenie. Szczególnie nasi młodzi zawodnicy zaczną zbierać to doświadczenie pierwszej ligowe. A ty wierzysz, że tę grę obronną, o której powiedziałeś wcześniej i tutaj nie ma co ukrywać, że to jest wasz największy problem, da się poprawić w tym składzie personalnym? Bo jak sobie analizuję waszą kadrę, no to tam już zbyt dużych rezerw, jeśli chodzi o rotację, tymi nazwiskami nie widzę. Czy potrzebne jednak będą zimą posiłki z zewnątrz? To ja troszkę odbiję piłeczkę, bo wielkie nazwiska były i spadliśmy z pierwszej ligi do drugiej. Znaczy tak, ja nie mówię o tym. No. Ale uderzenie w Kubę Wawrzyniaka. No. To on faulował wtedy, to on faulował. Myślę, że na tyle jest duże zaufanie, bo powiem też tak, że w drugiej lidze też przechodziliśmy podobne rzeczy, gdzie nie punktowaliśmy, gdzie mieliśmy bardzo słabą pasę i osoby, które grały, zrobiły awans, zostały obdarzone na tyle dużym zaufaniem, że,
że dzisiaj mają na tyle tego zaufania od trenera, od sztabu, od prezesa i dyrektora, że myślę, że mogą robić krok w przód, a wierzę w to, że w naszej kadrze i nawet w naszej podstawowej 11 jest na tylu jeszcze młodych chłopaków, żeby mogli robić jeszcze ten krok w przód. To ja zapytam może, skoro już o obronie, od tej konkretnej akcji bramkowej Widzewa na 3-0. Nie wiem, czy ją później oglądałeś, bo troszkę się poniosła za sprawą tej liczby podań, którą Widzew wymienił. Zaskoczyli was widzewiacy takim podejściem i tym, w jaki sposób oni potrafili wydostać się spod pressingu, bo wciągnęli was w tę swoją grę troszkę. To znaczy, ja powiem tak, no, myślę, że tutaj kluczowa bramka była na 2-0, która tak naprawdę nam podcięła już całkowicie skrzydła, a Widzewowi z kolei dodała, bo tutaj mówimy o bramce już na 3-0, a Widzew tak naprawdę już po bramce na 2 grał z takim polotem, że ciężko nam było założyć ten pressing, ciężko było nam doskoczyć i odebrać im piłkę tak naprawdę. Wiele podań z pierwszej piłki im wychodziło i przez to mieliśmy gdzieś ten problem, żeby nawet jeszcze zaryzykować, doszedł w jakimś pressingu, odebrać piłkę. Więc... Tak, no bo wy nawet do tej pierwszej bramki to mieliście więcej okazji niż Widzew. No właśnie tutaj chciałbym powiedzieć, że każdy po tym meczu może zobaczyć wynik i powiedzieć, że no, Widzew nas stłamsił, to wiadomo, wynik robi swoje, ale myślę, że sytuacje dwie, które mieliśmy w pierwszej połowie, mogły całkowicie zmienić obraz tego meczu. No ale tak się nie stało. Widzew zachował się bardziej doświadczenie, bardziej wyrachowanie i no i cóż, no niestety wygrał. A tak z twojej perspektywy patrząc, wydaje ci się, że bo kilku dobrych piłkarzy miałeś okazję z bliska obserwować, że Filip Szymczak będzie takim dobrym czy bardzo dobrym zawodnikiem w skali nie tylko naszej ekstraklasy, ale też klubów zagranicznych? Jeżeli o nim się dobrze teraz wypowiem, to jutro w soda mu może uderzyć. Nie, będzie jakieś rapowe kawałki nagrywał. Nie, wiadomo, widać u niego bardzo duże takie wyszkolenie techniczne. To wielu zawodników z Lecha, którzy są wypożyczani, choćby Tymek Puchacz, choćby Jóźwiak, którzy byli do Gieksy wypożyczani, to widać, że ta akademia jednak robi swoje i te umiejętności, które nabierają gdzieś w tej akademii, to mają później przełożenie na teraz choćby na mecze ligowe w pierwszej lidze, bo Szymek ma choćby dobre zostawianie się piłki, widać jak operuje przy tej piłce i naprawdę myślę, że przez te regularne granie zacznie strzelać więcej bramek, więcej sytuacji sobie sam zacznie tak naprawdę wypracowywać i na pewno wydaje mi się, że za chwilę może grać przy bardzo licznej publiczności, choćby taka jakby była w Łodzi, a myślę, że jeszcze większej. A to jak nie chcesz, żeby odleciał, to możesz przypomnieć mu ten strzał, no strzał w cudzysłowie, bo to wyglądało tak jakby, nie wiem, zarył w jakieś kretowisko, tylko że tam nie było kretowiska. Tłumaczy się właśnie, że kret wyszedł. Także jednego kreta w Łodzi mniej po tym spotkaniu. Adrian, dziękujemy ci serdecznie, powodzonka, bo fajnie się ogląda wasze mecze, także wyniki pewnie przyjdą. Ja jeszcze odciągnęliście mnie od Call of Duty, więc chciałbym pozdrowić chłopaków z Call of Duty, bo mi nie dadzą żyć później. Pozdrawiam całą grupę. Okej, okay. No to dużo fragów też życzymy w takim razie. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Adrian Błąd z GKS-u Katowice był naszym gościem. To skoro jesteśmy przy temacie meczu Widzew GKS, skoro zaczęliśmy od Korony Kielce, to chciałbym się zapytać, czy to, że Korona i Widzew bardzo dobrze wystartowały, patrząc na wyniki, może patrząc na grę, to znaleźlibyśmy pewne niedociągnięcia, zwłaszcza mam wrażenie w Koronie Kielce. Czy to, że one dobrze zaczęły, to w ogóle cokolwiek oznacza na tym etapie? Bo tak, pamiętamy, jak zaczął ŁKS, on miażdżył tych rywali. Jarka też dodajmy, bo tam szły ŁKS Jarka. Wydawało się, Wróg będzie źle zaczął, tak? Tak, ale to tak do pewnego momentu wydawało się, że ŁKS Jarka to będą takie dwie drużyny, które tej lidze odjechały. Później bardziej Brookbet. Ale Arka krócej. Nie, no później Brookbet skoczył za Arkę. Tak. Wydawało się, że to Brookbet i ŁKS już lidze odjechały, a na końcu się okazało, że tak, no, tego awansu nikt... w przypadku ŁKS-u nie było i tutaj też tak rączki na kołdrę i obserwujmy, co się wydarzy, aczkolwiek no, Korona jest taka bezwzględna i nie potrzebuje zbyt wiele, żeby wygrać mecz. Mhm. To pokazało to spotkanie z Podbeskidziem, że tak naprawdę Podbeskidzie grało dobry mecz, kreowało sytuację,
ale popełniało błędy i Korona bezwzględnie wszystkie te błędy wykorzystywała. No, Podbeskidzie no nawiązało do najlepszych czasów z Ekstraklasy. Zwłaszcza Martin Polaczek, który z gry nogami nie słynie. Jak tak Podbeskidzie popełniło z 5 błędów, no to z 3 padły gole. Ale też no, mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Korona troszkę ma po swojej stronie to, nie wiem czy szczęście, czy może bardziej umiejętności, no bo też Konrad Forenz w meczu z ŁKS-em to raczej nie była kwestia szczęścia, a jego umiejętności, że to że z tego wybrnął, no ale no wiesz, są takie mecze. Ze Stomilem, zobacz. Tak, no jest kilka takich spotkań. Wcale Korona nie była lepsza od Stomilu, wiadomo, tam był taki rzut karny. Czyli już mamy trzy mecze, w których Korona może nie była mega przekonującym zespołem, ale jakimś cudem udało się. No z ŁKS-em to samo, nie wiem czy wspomnieliście. No. Tak, no, ŁKS w tej trójce liczyliśmy. ŁKS liczyliśmy Podbeskidzie i ŁKS, tak, te trzy spotkania. No to też jest jakaś sztuka, nie? Nie, no oczywiście to nie jest żadna ujma, żeby tutaj od razu sprostować i uczyć jakieś złośliwości w stronę Korony. No, trzeba umieć i trzeba też wykorzystywać takie sytuacje, jak ma Adam Frączczak. Mówię tu bardziej o rozgrywaniu piłki niż o strzelaniu, no bo 3 asysty w jednym spotkaniu to jest sztuka, a z kolei może lepiej rozgrywać niż strzelać, tak jak Kamil Biliński, który miał po drugiej stronie ze 3 takie okazje do strzelenia bramki, a żadnej z nich nie wykorzystał. Frączczak to jest w ogóle klasa, bo tylu jest napastników po 30 do wzięcia do pierwszej ligi. Z tylu Korona mogła wybierać, przecież w Kielcach już był Kuświk swego czasu. Łukasz Gikiewicz miał do tego klubu dołączyć, a jednak postawili w końcu tego lata na Frączczaka. No jeszcze słyszałem, że byli mocno zainteresowani to na pewno Danielem Rominem z GKS-u Jastrzębie, więc też takim zawodnikiem, który na poziomie pierwszej ligi się wyróżniał i który pewnie mógłby zrobić tam różnicę. Mogę teraz... Każda osoba, która ma zdrowe oczy, wybierając Gikiewicza, kogoś w mieście? Kuświka i Frączczaka, wybrałaby Frączczaka. No to prawda. To ja myślę, że Frączczak jakby chciał, to by nawet w Ekstraklasie znalazł sobie miejsce. No w stanie jest takiej, powiedzmy, nie? A Termalice, która go chciała. Był taki temat Radomiaka, oni tam byli, rozmawiali, to nie doszło do jakiegoś zaawansowanego etapu, natomiast no, przymiarki pewne do takiego transferu były. Tyle samo goli, co Adrian Benedyczak i Luka Zachowicz w poprzednim sezonie, a rozegrał zdecydowanie mniej minut. A nie poszedł za 2 miliony do Włoch. Tak, i to on gra z Forencem, a nie z Buffonem. Wyrównana była ta statystyka. Tak. Ostatecznie w Pogoni uznano, że już Adam Frączczak nie da temu zespołowi, który cały czas chce się rozwijać dodatkowej jakości, ale nie wiem, czy nie była to taka zbyt pochopna decyzja, bo oczywiście Piotr Parzeszek dzisiaj strzelił bramkę pierwszą dla Pogoni Szczecin, ale to jednak taki piłkarz, który może wnieść doświadczenie, który potrafił jeszcze nie tak dawno temu strzelać kilkanaście goli w sezonie w Ekstraklasie i może obstawić kilka pozycji i właśnie potrafi w te konkrety, no to zawsze się przydaje. Dwie liczby odnośnie Frączczaka. Gol co 74 minuty, przepraszam, udział przy bramce i też 61% no bramek Korony tak, przy jego udziale. Chyba więc... z 6 jest takich piłkarzy, którzy zaczynają odjeżdżać jeszcze stawki, jeśli chodzi o tę klasyfikację kanadyjską i to jest z Korony. Korona ma 2 i to jest też jej duża przewaga, bo za konkrety o to odpowiada i Frączczak, który ma 3 gole i 5 asyst, ale też Łukowski, który ma te dobre liczby. W innych zespołach często jest tak, że to jest jedna osoba, która kumuluje gdzieś w sobie te dobre liczby. W przypadku ŁKS-u to jest Pirulo, w przypadku Arki Gdynia to jest Hubert Adamczyk, Krzysztof Żadka to tak na początku tego sezonu i jeszcze jedna osoba, która mi tam umknęła, bo... No, bo umknęła. No, bo to 6 osób, a Kamil Biliński z Podbeskidzia ma bardzo dobre liczby na początku tego sezonu, no i tutaj mamy 6, reszta trochę od nich odstaje, ale no, to jest właśnie ta przewaga Korony, że ma przynajmniej 2 i ma też takich liderów w tych innych formacjach. No ale i też Łukowski przedłużył kontrakt do 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejny, 3+1 na poziomie pierwszej ligi, to jest sytuacja niespotykana wręcz. Nie mówiąc o Kielcach, nie, ale w ogóle Łukowski i kilka innych nazwisk, to jest taki przykład na to, że Dominik Nowak trafił w odpowiednie miejsce dla siebie, bo w Miedzi Legnica on był cudotwórcą do pewnego momentu, dostał kontrakt chyba nawet na 5 lat, natomiast no, po tym spadku już ta drużyna nie chciała go słuchać. To, że natomiast, nie zwolniono go po spadku, to też jest duża rzecz. To tak? Też duża rzecz, to prawda. Natomiast on został, drużyna już trochę go nie słuchała, trochę nie poważała, trochę się to wszystko wypaliło, a w tym zespole on tak naprawdę robi 10 czy nawet kilkanaście transferów tego lata i poukładał to naprawdę rewelacyjnie. On we flocie no, Świnoujście się tylko lepiej zaczynał. Pamiętajmy, że Łukowski to jest jeszcze transfer poprzedni, zanim tutaj no, tak. Maciej Bartoszek przyszedł. Nie gra Korona w stylu Dominika Nowaka, bo to jednak zawsze był taka trochę...
wiadomo, Dominik Nowak to w ŁKS-ie mógłby ewentualnie duża liczba podań, gdzieś koronkowe rozegrania, na tym bazował. Zawsze w jego zespołach, znaczy w Miedzi było kilku Hiszpanów, którzy potrafili tę wizję wcielać w życie i tak jak Samuel nawiązał do ŁKS-u, to jak najbardziej pasuje. Korona raczej gra takie proste środki i próbuje się w ten sposób przebić, no ale to chyba jest lepszy sposób, jeśli chodzi o te pierwszoligowe boiska jednak. Jeśli chodzi o Dominika Nowaka, to też mamy przygotowaną grafikę dotyczącą jego startu. Tak jest, możemy ją wypuścić. I to też jest ciekawe, bo wszystkie te starty, które sobie przygotowaliśmy, dotyczą pierwszego sezonu w danym klubie takiego pełnego. I zarówno w Wigrach Suwałki, w Miedzi Legnica i we Flocie Świnoujście. To na górze to jest Flota Świnoujście. Na górze, nie? Jest Flota, 17-18 to jest Miedź, a 16-17 to są Wigry. No i w każdym z tych klubów taki pierwszy jego pełny sezon przepracowany zaczynał się od kapitalnej serii na boiskach pierwszej ligi. No troszkę może kibiców Korony zaniepokoić to, że w przypadku Floty czy Wigier nie skończyło się to awansem, chociaż z drugiej strony no, Flota i Wigry do tej ekstraklasy też raczej tak nie aspirowały jak ta Korona. Ciekawi mnie, czy dociągnie do tej serii z Floty Świnoujście, no byłoby to na pewno wielkie osiągnięcie, bo 12 meczów to już wtedy byśmy nie mówili, że to niewiele znaczy. Mhm. Nie no, to już nie jest tak, że niewiele to znaczy, ale po prostu no spytałeś na początku o Widzew i Koronę, to ja większe szanse na to, że utrzymają taką równą formę też na wiosnę widzę, szczerze mówiąc, w Widzewie, bo ta Korona mam wrażenie, że jak się wykolei, to nadal będzie kąśliwa, nadal będzie miała postaci, na których może oprzeć grę typu Łukowski czy Frączczak, ale właśnie to nie jest zespół, który już jest ułożony w swojej grze, tylko mam wrażenie, że wszystko, co im dadzą rywale, to oni wykorzystują. To jest mega atut, ale w Widzewie już widać... Często, jak jakiś Beniaminek awansuje do ekstraklasy, to piłkarze mówią po pierwszych kolejkach coś w stylu, no pewne błędy w pierwszej lidze były nam wybaczane, ale to już to ekstraklasa nie wybacza. A tutaj właśnie mamy zupełnie inną Korona sytuację. Korona Kielce nie wybacza, nie? Tak, to jest fakt. Ale na przykład patrzę na to, co trener Niedźwiedź zrobił z Widzewem i szczerze mówiąc bardziej mi to imponuje, mimo że punktów mają może inaczej, mniej. Może tam chyba jest to bardziej zauważalne na ten moment, ta przemiana, choćby ta akcja, o której wspominaliśmy, tam było dokładnie 14 podań, z czego 11 na maksymalnie dwa kontakty. Wszystko rozegrane od bramki, no widać, pokazujesz te akcje i widzisz, no tak chcieliśmy grać, tak gramy, wszystko wychodzi. W Koronie chyba takiej akcji byśmy, znaczy może nie takie same, ale identyfikujący styl Dominika Nowaka nie wyróżnili. Trochę inaczej te akcenty się rozkładają, w mojej ocenie Widzew jest najmocniejszy na środku i siłą rzeczy zawsze ta gra będzie wyglądała trochę inaczej. No też pamiętajmy, że troszkę się problemy zaczynają Koronie, no bo najpierw kontuzja Kiełba, teraz też Piotr Malarczyk wypadł, więc troszkę tam ten piasek w tryby maszyny się ładuje. A propos Korony... według was w ogóle był karny w tej sytuacji w meczu Korony z Podbeskidziem? Teraz musisz przypomnieć mi, o której... Merbaszwili Podgórski. Merbaszwili. No taka dość miękka sytuacja. Taka... nie wiem, co innego miał zrobić Podgórski, szczerze mówiąc. Niby się w niego wpakowało tak jakby troszkę bez piłki, a z drugiej strony no, nie wyglądało to jak jakiś celowy faul. No, mamy VAR w pierwszej lidze, ale no, ta taki sytuacja jakoś tak przeszła obok, nie? A propos Korony... Merbaszwili na sprycie poszedł. Tak, znaczy wiesz, bo no, VAR też weryfikuje oczywiste błędy. A to no, może szara strefa bardziej, ale tak... To prawda. Nie, tak dziwna sytuacja. A z drugiej strony, jak dzisiaj dużo było z panu arbitrze Frankowskim, to mam wrażenie, że nawet żaden z nas nie pamięta nazwiska sędziego meczu Korony, szczerze mówiąc. No, Jarosław Nie ma za bardzo o czym gadać. Dobry nim sędziował. A to nie był jakiś sędzia z Ekstraklasy? Sprawdźmy to w sumie, bo to ciekawe. Znaczy, ja pamiętam... Znaczy, Dobrynin też w Ekstraklasie sędziuje. Tak, tak. To był chyba Zbigniew Dobrynin, z tego co kojarzę. Natomiast opieram się tutaj, bo oglądałem też inne mecze, więc mogłem im mignąć, czy nie oglądam, nie w Gdyni. Dominik Sulikowski. No właśnie, bo w Gdyni był chyba Dobrynin i dlatego taka... W każdym razie, bo tam też był karny anulowany przez VAR. W każdym razie ja twierdzę, że to była fatalna decyzja, żeby prowadzić VAR do pierwszej ligi, bo połowa tematów do rozmowy nam odpadła. Ale są inne kontrowersyjne tematy, bo była aferka pomiędzy Koroną a Sandecją. A masz ładną koszulkę za plecami, wiesz?
Proszę? Ładną masz koszulkę za plecami. Tak, sandecję akurat masz. Tam jest... sandecja. O, no to się idealnie wpasowuje w klimat w takim razie. Tak, Kuba tutaj się chwali, że super ułożył, to prawda. Kuba nasz wydawca, oczywiście nie mówię do siebie w trzeciej osobie, bo to byłoby trochę chore. Aferka pomiędzy... A Ailton tak mówił, wywiad z Ailtonem i Ailton mówi tak po niemiecku średnio i on mówi Ailton coś tam. Zdarzony Ibrahimović, on już tak mówi. Tak? No to być może, ale u Altona to wynika z tego, że za bardzo nie zna języka, mimo tego, że w tych Niemczech spędził kupę czasu. Nieważne. Dawid Błanik i afera pomiędzy Koroną a Sandecją. Krótko zreferujmy, o co chodzi, bo nie wszyscy mogli to śledzić. Dawid Błanik miał zapisaną klauzulę w Sandecji 60 tysięcy złotych, czyli całkiem niewielką. W 2 dni przed końcem okna transferowego Korona postanowiła ją aktywować, przy czym w świecie transferu zwykle odbywa się, znaczy można to zrobić na 2 sposoby. Albo przeprowadzasz normalny transfer na tę kwotę, która jest wpisana, żeby wyczyścić temat, żeby nie było jakichś tam innych później zaległych jakichś zapisów, które potem wychodzą po miesiącach. No po prostu tak się robi. Tak jest zwyczaj. Ewentualnie możesz też wpłacić te 60 tysięcy na konto Sandecji czy drugiego klubu i wtedy ten transfer dokonuje się z automatu. Korona z Sandecją dogadała się na tą pierwszą opcję, po czym Sandecja zaczęła robić jakieś dziwne sytuacje i przestali w ogóle odbierać telefon. Okno już wygasało, bo było kilka godzin do końca okienka. Korona zrobiła przelew, ten przelew doszedł na drugi dzień, a że doszedł na drugi dzień, to Sandecja stwierdziła, że ten transfer może być nieważny. Ponadto wygrzebali jakieś tam przepisy, że wszystko musi się odbyć na piśmie, a na przykład pismo mailowe czy podpis zeskanowany to jest zdaniem Sandecji nieważny. To jest strasznie niejednoznaczna sprawa, być może Sandecja by ten spór wygrała, jeśli sprawa poszłaby do sądu, natomiast Sandecja od samego początku miała do ugrania tylko tyle, że Dawid Błanik, który już podpisał kontrakt z Koroną, byłby zdyskwalifikowany na pół roku za to, że podpisał 2 kontrakty i nie może i ma 2 ważne kontrakty i nie może grać w piłkę. Później się okazało, że Sandecja chętnie te wszystkie swoje wątpliwości wycofa, jeśli Korona dopłaci 70 tysięcy złotych. Mam wrażenie, że strasznie nieeleganckie zachowanie Sandecji, bo zrobili dramę o to, żeby wysępić 70 tysięcy, a później się zastanawiam się, czy prezes Sandecji powiedział do prezesa Krony: my friend, special price for you. Bo to mniej więcej ten poziom handlu. Mniej więcej tak, ale wiecie co, to jest w ogóle straszne, że mówimy o podpisywaniu umowy, a Sandecja zrobiła 1 minus w tej sprawie i to, no teraz to się skompromitowała, to było bardzo nie fair, brzydkie zagranie, natomiast Sandecja po prostu nie podpisała nowej umowy z Błanikiem, tylko miała kontrakt, który automatycznie się przedłużył, więc została ta bardzo niska jednak klauzula 60 tysięcy złotych. Tak, ja wystarczyło, że żeby ktoś zajął się przez jeden dzień sprawą i usunął klauzulę i tak podpisywali nowy kontrakt. Ja słyszałem, że oni po oknie chcieli to zrobić. Ale to też to tak i do tego trochę, by nie? prawdopodobnie tak. doszło, gdyby nie to, że Kiop doznał kontuzji i Korona na ostatni moment po prostu musiała poszukać sobie jakieś opcje zerowej. No też ta klauzula była wyższa dla klubów z ekstraklasy. W ogóle jakaś dziwna ta umowa, no bo rozumiem, że zwykle jest klauzula wyższa i niższa, natomiast no te rozbieżności między kwotami była taka nieproporcjonalna, ani to była połowa, ani jakiś tam taki logiczny procent. Milion euro do ekstraklasy. No tak, milion euro do ekstraklasy. No i tutaj 60 tysięcy złotych, więc takie... Jak we Włoszech jest klauzula anti-Juve. To taka klauzula, no ale... Mega dziwna sprawa. Ja kompletnie nie rozumiem zachowania Sandecji, bo to jest absurdalne. No, Dawid Błanik dość sporo zrobił dla Sandecji. On się przyczynił i do tej udanej wiosny, i też do tego początku sezonu. Ja rozumiem, że mogła Sandecja żałować, że za tak błahe pieniądze go oddaje. Natomiast ale też mogła go przekonać w momencie, kiedy Korona się zgłosiła, bo ten Błanik nie musiał się zgadzać na transfer. Mogła powiedzieć, nie wiem, dajemy ci podwyżkę, jesteś tutaj, masz pewny skład, mamy wizję sportową i pomysł na ciebie, jakby, a oni po prostu powiedzieli, dobra, no to jest. Myślę, że tak by nie przekonali, bo jednak Korona ma perspektywę gry w Ekstraklasie, Sandecja takiej perspektywy chyba za bardzo nie ma. No pewnie tak, ale mogli chociaż spróbować. A tutaj było tak, że odpuścił zawodnika, trener go pożegnał, wszyscy go pożegnali, a nagle się okazało... Nie, to wychodzi tak trochę, bo no, Sandecja też nie jest klubem, który słynie z tego, że planuje na 2 kroki do przodu, tylko raczej tam żyje od pierwszego do pierwszego, czy od rundy do rundy i jakoś kroczy po tych kolejkach. Wydaje mi się, że dość nierozsądnym założeniem jest
próbowanie zmiany takich zapisów w kontrakcie po okienku, kiedy mówimy o piłkarzu, który miał dobrą wiosnę, tak? Mhm. Bo jeśli ktoś miał go wyciągnąć, no to na podstawie tej dobrej wiosny właśnie zabrakło wyobraźni i potem próbowano w jakimś stopniu się ratować, no a że pod taką presją, czy w takiej sytuacji, kiedy mało masz do ugrania, podejmujesz nieracjonalne decyzje, no to wyszło jak wyszło, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że no już na koniec, kiedy okazało się, że Sandecja się zbłaźniła, to klub postanowił gdzieś tam na sztandary wynieść dobro zawodnika, tak, i że ono jest najważniejsze dla tego zespołu, co też było takim bardzo, bardzo pokraczną próbą wyjścia z tej sytuacji z twarzą, im pokraczną i nieudaną tak naprawdę. Ja myślę, że zepsuli chyba trochę też samemu Dawidowi wspomnienia z Nowego Sącza, no bo on siłą rzeczy też tam się troszkę wypromował i wybił. I, no i tak. Ja myślę, bo o tym się jakby mówi w środowisku, że jak teraz Sandecja będzie zainteresowana jakimś piłkarzem, a ten piłkarz powiedzmy będzie miał ambicje i stwierdzi, że chętnie przejdę do Sandecji albo do jakiegoś klubu, ale chcę po pół roku gdzieś zrobić, jak już się odbuduje, krok wyżej, no to mogą mieć wątpliwości zawodnicy. Myślę, kiedy że my będą... zawsze tak mówimy, a potem i tak ci piłkarze... A później się okazuje, że jak to napisał mój znajomy, później się okazuje, że ta Sandecja dała mu 100 zł więcej miesięcznie i ja odkąd pamiętam, mówimy, że ta Krakowia, teraz ci piłkarze będą patrzeć, że ciężko z tej Krakowi odejść, że piłkarze są poniewierani, źle traktowani, a potem Krakowia, cyk, jedna koszulka, druga, tego podpisaliśmy, pak, pak, pak i jedziemy dalej. Niemniej jeszcze... Te przez lata kluby, które nie płaciły, tam Lechia, zaległości, piłkarze składają tam, no tak, wnioski, potem cyk, no wiadomo. Jeszcze jedna sytuacja w sprawie Sandecji, bo oni też latem za darmo odpuścili do ŁKS-u Jana Kuźmę, znaczy za ekwiwalent za wyszkolenie, więc też taka sytuacja, no może Jan Kuźma jeszcze nie był piłkarzem, na którym zarobiliby krocie, ale mimo wszystko takie, jak na klub, który przed chwilą narzekał na to, że jest w słabej sytuacji finansowej, no to dość lekkomyślne. A Danek na jakiej zasadzie do Korony? Wiesz co, wydaje mi się, że to był też wolny transfer, okay, ale nie mam pewności teraz. Ale wiecie co, w ogóle jak chodzi o Sandecję, to tam się zmieniły władze na takie chyba średnio w ogóle zajmujące się klubem. Tak, ja słyszałem, że prezes Morawski to w ogóle prowadzi jakąś kancelarię w Krakowie. Prowadzi. W Nowym Sączu to jest raczej gościem, aniżeli tak, stałym bywalcem. Podobno wpada na kawę i tyle go widziano. Tak, a Łukasz Skrzyński jest trenerem w czwartej lidze. No nie, tak, to jest za co dzień. To w ogóle łączy funkcję wiceprezesa z trenera i trenera Wiślanie Jaskowice, zapisałem sobie. I jeszcze dyrektor sportowy, to jest wiceprezes Sandecji, dyrektor sportowy tak. Sandecji. A to nie jest ten Łukasz Skrzyński, co kiedyś dyrektor. To jest ten, który grał w Krakowie. Ten, który grał w Zawiszy w Krakowie i teraz jest trenerem Wiślany Jaśkowice w czwartej lidze, grał ostatnio z Wieczystą Kraków i wpada sobie właśnie, a nie mieszka oczywiście w Nowym Sączu, tylko pod Krakowem i wpada do Nowego Sącza, żeby zrobić takie transfery jak ten Błanika. No absurdalnie to brzmi. Arkadiusz Aleksander odszedł z klubu i mam wrażenie, że jak Dariusz Dudek odejdzie, to całe dobro z Nowego Sącza zniknie. No to jest, znowu będzie sytuacja, ale w której... fajnych piłkarzy podpisali w tym okienku, tak? Jak sobie, bo mówiłem, możemy mówić o tych piłkarzach, którzy odeszli, ale tak generalnie tam zgromadzono grupę ciekawych zawodników. Tylko, że to chyba jeszcze... wiesz, Arkadiusz Aleksander to organizował. Tak mi się wydaje, że w przypadku Dikowa na pewno tak było, nie wiem jak w przypadku reszty. No ale no mówię, Sandecja to taki klub, który narzeka, że coś się dzieje, ale nie robi nic jakby, żeby tę sytuację poprawiać. I nie wiem, jak daleko to zabrnie, ale też no, w tamtym roku przecież mieli sukces z Pro Junior System, jeśli dobrze pamiętam, więc mieli jakiś bagaż, z czego można budować, a wygląda na to, że za pół roku znowu będzie martwienie się o to, co przyniesie przyszłość. I tam trzy kolejki przed końcem Piotr Świerczewski wpada, utrzymanko. Ratowanko, tak jest. Także Sandecjo, byłaś najlepszym klubem świata w tamtym sezonie, ale w tym, jak chcesz żebrać, to przynajmniej się musisz nauczyć żebrać, bo nawet żebranie ci nie wychodzi. Na koniec jeszcze słówko o meczu ŁKS Miedź Legnica. Muszę wam coś dodać jeszcze, bo to jest absurd mega. Kojarzycie takiego piłkarza ciekawego w Sandecji, albo nie wiem właśnie, czy nazwisko mówić. Generalnie jest w Sandecji piłkarz, który jak przyszedł do klubu pierwszy raz, to zapewnił sobie, że będzie miał osobę, która w Sandecji Nowy Sącz, która mu będzie wyprowadzała psa. I tego piłkarza chciał teraz podkupić GKS Tychy,
Ale co nie było... znaleźli takiej osoby. To jest, tak, to słyszałem. Ale to, tak, tak, nie tak, było tak. nikogo, kto by wyprowadzał tego psa. To jest absurdalne, bo mówimy o pierwszej lidze. On generalnie autoklubowe mieszkanie. Prezes Leszek Bartnicki obdzwonił wszystkich. Nie znalazł nikogo. To jest absurdalne, ale podobno prawdziwe. I ten piłkarz... Ja słyszałem, że bardziej robi... chodziło o coś takiego, że jemu bardzo zależy na tym, żeby trafić do jakiegoś miejsca, gdzie będzie zarabiał ogromne pieniądze w stosunku do pierwszej ligi. No tak. I dlatego zależało mu na kontrakcie na pół roku. Sandecja się na to zgodziła, a GKS tych niekoniecznie się chciał. No możliwe. To, to teraz można już w sumie zgooglować to, teraz to na pół roku kontrakt. No, softić. Ja to pierwsze moje skojarzenie. No tam już softić. Przecież on co pół roku mniej więcej do tej Sandecji wraca. Tak. Była taka akcja, że on odszedł, nie tak. mógł znaleźć klubu, wrócił do tej tak. Sandecji. Ja z tym sam hit, tak, to prawda. Też to, że on zawsze jak podpisywał na nowo ten kontrakt, to sobie gwarantuje, że ma klauzulę odejścia 10 tysięcy euro. No, czyli nic, bo on tak, po robi... Tak, może, może on ma dłuższy w Sandecji, ale właśnie o tą klauzulę chodziło, ale żeby łatwo mógł odejść. Tak, ale tak, to też właśnie było chyba tak, pomylić. Że gdzieś się pojawił temat Wisły Kraków, nie wiem na ile on był realny, ale chyba to się rozbiło o to jego oczekiwania finansowe. Nie do końca o to, ile trzeba było za niego zapłacić, tylko o to oczekiwania ewentualne finansowe. Nie, no jakby Kuba Waszczykowski usłyszał, że ktoś ma mu psa wyprowadzać, to nie wyobrażam sobie. Tylko, że to było wcześniej już, nie wiem, czy nie z jakiś rok temu okay. nawet. Ale co, że do Wisły? Tak. To gdzieś... kiedy Chybala prowadził, no ale to jakaś absurdalna plotka, bo no każdy, kto widział, jak prezentuje się Sofsić, który jest typowym szłapakiem, no to gdzie no on tak, by się ale, do tego ale gdzieś tam, Pressingu ale gdzieś, nie, widziałem tę plotkę. Czytałem właśnie o tym, że tam kwestie finansowe, bo też Wisła się przeraziła właśnie tym, ile on sobie zażyczył, ale mimo wszystko Damian ma całkiem dobry początek sezonu w Sandecji. Jest szłapakiem. No. No tak, a Kuba, ale na pierwszą ligę idealnie. Powiedz nam jedną rzecz, bo jak ty napisałeś ten tekst tydzień temu u Błaniku, ujawniłeś to wszystko, dostałeś jakieś głosy dziwne z klubu? A wiadomo, Sandecji? No, dostałem oświadczenie od prezesa na trzy strony, które tak opublikowałem. Tak, opublikowałeś to dziwne tak. oświadczenie, a tak prywatnie? Nie. No to nie, dobrze, nie. chociaż zdrowo. Czy wiadomo, jaki pies? A masz kogoś? Może jakiś Doberman dla ciebie? Ja mam trochę czasu w sumie. No, musiał się przeprowadzić do Nowego Sącza. Damian Sofsić w Legii Warszawa. Do KTS-u go. Tak, znajdziemy kogoś. Tak, a ja za psa. I pies tutaj od rana do wieczora w redakcji będzie biegał. Jest to jakieś wyjście. Słówko o ŁKS-ie. Spytałem się wczoraj Kuby Olkiewicza, co on myśli o tym meczu z Miedzią Legnica. I Kuba bardzo narzekał na to, że szpital się zrobił w ŁKS-ie. I mi wyliczył, że tak. Bąkowicz, Tosik, Szeliga, Ricardinho, Dominguez, Dankowski, Juric, Koral. I czy to może być dużym problemem ŁKS-u, tak. No bo faktycznie sporo piłkarzy mega wypada. Problem. Przecież oni nie mają tak naprawdę trzech prawych obrońców, bo nie ma Dankowskiego, nie ma Bąkowicza, który teraz się fajnie wprowadził do zespołu, nie ma Szeligi, a mieli który taki jest też lewym Szeliga obrońcą. Musiał grać na lewej. Tak. I teraz nie ma żadnego prawego. Jest Kuba Tosik, który zagra wszędzie, wiadomo, ale w ogóle te kontuzje... Tosik też kontuzjowany. To jest masakra. No teraz już tak. Teraz już tak, więc tak naprawdę to nie ma kim grać. Ja to nie ma nic nowego w ŁKS-ie, przecież oni już chyba wiosną, jak dobrze kojarzę. I końcówka jesieni też była taka sytuacja, tam COVID, ale też jakieś urazy wypadały. Czyli nie wiem, może jakąś tam klinikę trzeba postawić, żeby oni się troszkę I szybciej... podobno wszystko to są urazy nie mięśniowe, tylko mechaniczne. Takie stricte wynikające z pecha, z faulu rywala, z tego, że źle staniesz. Więc szczerze mówiąc, no jest problem, ale ten mecz z Miedzią dobrze przepchnęli, bo w pierwszej połowie to był mecz taki absolutnie do dwóch bramek. I która drużyna pierwsza by bramkę strzeliła, zdobyła, to mam wrażenie, że miałaby dużą przewagę. Tak się stało. Pirulo gol, potem po trzech minutach drugi gol i sprawa była załatwiona. Wojciech Łobodziński to tak nie mógł przeboleć tego, że przegrali jednak ten mecz. A ŁKS całe szczęście nadrobił te trzy punkty, bo tydzień wcześniej no, nie ma o czym mówić. To stracili w bardzo słabym stylu. Mhm. Nie, no, te bramki to wydawało się, jakby to była najprostsza rzecz na świecie, że wbiegasz sobie w pole karne Miedzi, niby tam Szymon Matuszek jest blisko, a tak naprawdę blisko nie jest. Nawet jeśli prawa noga nie jest twoją nogą wiodącą, no to możesz sobie strzelić. Potem w zasadzie długie zagranie od Adama Marciniaka i wydaje mi się, że Marciniak nie chciał zaliczyć tak ładnej asysty, jaką zaliczył. Pirulo okazało się, że nie był na spalonym, minął sobie bramkarza i po prostu strzelił gola i w trzy minuty mecz został wygrany. No ale to jest jednak taki powód do tego, żeby krytykować mocniej defensywę Miedzi. Nawet nie samą obronę, bo wydaje mi się, że tutaj zawiodła defensywa szeroko rozumiana, że nie tylko ci stoperzy, tylko też no, defensywni pomocnicy i tak dalej.
No tak, masz Pirlo i robisz różnicę. Ja go ostatnio nazwałem najlepszym piłkarzem pierwszej ligi, no i chyba potwierdza. A, ty idziesz kontrowersję, widzę. Tak, ale no chyba to potwierdza. No, to, co usłyszałem jakby od kilku osób, że to połączenie jego skuteczności, jego umiejętności driblingu, tego zyskiwania przestrzeni, no i też stałych fragmentów gry, które wykonuje, no to jest taki, wszystko ma w jednym i nie ma chyba drugiego Pirlo piłkarza takiego. Jest lepszy niż Dani Ramirez. Ale to Wojciech Stawowy, to słuchaj, to teraz cytujesz... obecnie? Nie, jeszcze to zweryfikuję, bo no. Pewnie będzie taki moment, kiedy Pirlo będzie weryfikowany albo w Ekstraklasie. No on już wiem, był czy... poniekąd zweryfikowany, no, bo tak. Zaczął dobrze grać w momencie, gdy ŁKS spadł przecież. No, no tak, ale potrzebowało trochę, bo często tak jest z tymi Hiszpanami, no, tam trochę też... potrzebują trochę czasu na aklimatyzację. Zwłaszcza, albo będzie weryfikowany takich, w jakiejś lepszej lidze niż Ekstraklasa i zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wydaje mi się, że on ma większe papiery na to. Żeby... Tutaj się powołam też na ten tekst, bo w Ekstraklasie sporą poprawą było to, kiedy do niego się przeprowadziła rodzina, kiedy on tutaj już był na miejscu wśród swoich, to wtedy się poprawił, ale też ta twoja teza to jest teza Wojciecha Stałowego, który ją wygłosił poprzedzając... O, wielkie umysły. Poprzedzając to zdanie stwierdzeniem, że no on jest znany z kontrowersyjnych cech, ale jego zdaniem Dani Ramirez jest słabszy od Pirlo. Tak, Pirlo ma tylko ten problem, że już ma 29 lat. No i też ja myślę, że on szczęście dla UKS-u. Myślę, że on mógł trafić do Ekstraklasy, ale tam bardziej przeważyła wysoka klauzula, którą miał UKS. Kiedy UKS spadał, to tam ktoś przytomnie zauważył, że jego stać na dużo. Czy nie Śląsk? Śląsk chyba. No, no Śląsk, tam się kręcił ten temat. No ale mówię, tutaj wysoka klauzula jak na piłkarza tej w tym wieku i też... A kojarzysz, jaka to jest klauzula? No, ile był Dani Ramirez, jeśli mi przypomnisz teraz? Zależy, czy do Ekstraklasy, czy do pierwszej ligi, nie? No to podobna cena. Pół bańki? Podobna cena. Jeśli a Dani Ramirez, się, że więcej. Ale euro. Tak. No to mówię, że podobna cena. I myślę, że mimo wszystko... Tam Pirlo chyba się o 13 zł targował. Tak. I mimo wszystko troszkę te braki defensywne Pirlo, które się czasami ujawniają, no też miały jakiś tam wpływ na to, że no w Ekstraklasie, jeśli płacisz za zawodnika takie pieniądze, no to musisz mieć pewność, że on w 100% się poświęci dla drużyny, także w tyłach, no on nie za bardzo to ma. No nie wszystkie drużyny są sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeden zawodnik troszkę mniej w tej defensywie pracował. Dobra panowie, jest już prawie 24, po szybkim wolnym wniosku na koniec, poproszę. Samuel, może chcesz zacząć? No właśnie nie chcę. Nie chcesz. To ja mogę zacząć. Dobrze. Od Ezekiela Bonifacio, bo to jednak jest zabrał spory transfer. My możemy grafikę teraz tak sobie pokazać zerkałem na portal Transfermarkt i wiadomo, że te wyceny często są, że tak brzydko powiem, z dupy. Ale no nie ma innego portalu, który prowadzi te wyceny, jednak są coraz bardziej profesjonalne i no jest jedynym piłkarzem w pierwszej lidze wycenianym na przynajmniej 1 000 000 euro. A jak się czyta jego nazwisko? Bonifacio czy Bonifacio? Bonifacio. Jak? Bonifacio. Bonifacio. No Bonifacio to tak. Po polsku. Bonifacio. A to zawsze Andrzej Strejdał, tak? Nie mówi citko, tylko cytko. Tak, w ogóle jak tak sobie patrzę na te wyceny transformacji, to generalnie jest trzech piłkarzy, którzy są wyceniane na przynajmniej 500 000 euro. Mhm. Sebastian Milewski na 500 000, Maciej Rosołek na 800 i Bonifacio na 1 000 000. A jeszcze ten nowy chyba w Miedzi na 500 000. A reszta to tam wiadomo jakieś groszowe sprawy. No taka dziwna historia, że on tutaj trafia, bo ma doświadczenie w lidze argentyńskiej, ale jak tak czytałem, bo kibice nas pod Beskidzie podjudzali, że mamy o tym koniecznie powiedzieć, bo to jest transfer tam 5-lecia, 3-lecia czy 100-lecia, no to jednak grali w pierwszej lidze też piłkarze z lepszym CV. No grali, chociaż trzeba przyznać, że tamte i występy w lidze argentyńskiej i w tych argentyńskich pucharach robią wrażenie, a jeszcze dotarłem do ciekawostki, że jego ten pierwotny klub, ten Gimnazja La Plata, był pierwszym zespołem w historii z Argentyny, który pokonał w Hiszpanii Real Madryt. Przyjechał do Hiszpanii, sprał Real Madryt. Gazety napisały, że Argentyńczycy wyglądali jak ludzie urodzeni do gry w piłkę. I to było w 1931 roku, ale dziedzictwo jest... Bonifacio nie gra. Ale dziedzictwo jest ogromne. Dziady Bonifacio tam gra. Dziedzictwo jest ogromne. Jeśli Bonifacio też jest urodzony do gry w piłkę, tak jak tamci zawodnicy, no to pod Beskidzie ma świetlaną przyszłość przed sobą. O kurczę. A mi się już przypomniało, co chciałem powiedzieć. Bo chciałem powiedzieć, że nie podoba mi się klub Chrobrych Głogów, bo to był klub kiedyś, który miał samych Polaków. Miał tam jakiegoś Napolowa czy jakiegoś bramkarza z Rosji czy z Ukrainy w składzie, ale generalnie to jedenastka była Polaków
A nie wiem, kiedy stał się to zespół. Teraz przegrali ze Skrą 0-1, który ma w pierwszym składzie 5 obcokrajowców. I to tak mi nie pasuje do tego klubu, że jeszcze to jest kolejny argument, żebym nie wierzył w projekt Iwana Dżurdżewicza i naprawdę dziwnie się tam dzieje. Ale daj spokój, nie pod Chorin, tylko jak się nazywa ten Słowak? Prażnowski. To już Polak przecież, on tyle lat gra, żyje. Prażnowski to kapitan nawet, ale widzisz tam 4 innych nowych i powiem wam, że jak spojrzałem tak na wszystkie mecze Chrobrego, sobie przeanalizowałem, to 4 rywali Chrobrego miało samych Polaków w pierwszym składzie, samych. A Chrobry wychodzi 5 obcokrajowcami. No ale tak, wiesz, są dobrze, czy nie. Buga i Dis jest okej. Okay. Jaka Kolenc znośny, myślę, nie jest. A to już nie jest zdrowa proporcja na pierwszą ligę. 5 obcokrajowców w pierwszym. No ten Van der Heijden się troszkę nie sprawdza, natomiast no wiesz. Czyli Chrobry dla Polaków. Chrobry dla Polaków, no. Nazwa zobowiązuje. Dobra, jeśli mam nadrobić ten... Ja chciałbym w wolnym wniosku powiedzieć, bo w sumie to się łączy w jakiś sposób z pierwszą ligą, o tym, że piłkarz, który był zaproszony na testy do Miedzi Legnica, Ksawery Szymczak, miał groźny wypadek, bardzo groźny wypadek, bo on teraz nie może ruszać nogami. On wprawdzie marzy o tym, żeby wrócić do piłki nożnej, natomiast póki co musi się skupić na tym, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Żeby wrócić do normalnego funkcjonowania, potrzebna jest zrzutka na bardzo kosztowną rehabilitację. Młody chłopak z Rocznika 2002 z dużym potencjałem grał wcześniej w trzecioligowym Górniku Konin. Jeżeli ktoś z was chciałby temu młodemu chłopakowi pomóc, akurat czeka go za niedługo trzecia operacja, a później właśnie ta rehabilitacja, o której mówiłem, to możecie go odszukać na siepomaga.pl, Ksawery Szymczak, ewentualnie możecie wbić na mojego Twittera i tam wrzuciłem krótki tekst o nim i o jego tym okropnym wypadku, a także jest link do zbiórki, także serdecznie do tego zapraszam. I jeszcze wyniki ankiet musimy sprzedać. Nie mamy dzisiaj obrazka, bo dużo się działo w kanale sportowym i już nie wyrabiamy z tymi wszystkimi grafikami. Nie, no, na nogach dzisiaj 16 godzin jakieś, więc trzeba Hubertowi to wybaczyć. Zwłaszcza, że na jutro jeszcze mam grafiki do robienia. Bąbelkiem kolejki został, moi drodzy, Jakub Kamiński z dość dużą przewagą, 48% głosów, drugi Wędrychowski, trzeci Bejger, czwarty Długosz. Borysiukiem, chyba nie muszę mówić, wiadomo, że Michal Frydrych z Wisły Kraków, 43% głosów, drugi Leandro, trzeci Durmusz, czwarty Jimenez. Durmusz tylko 10% miał, nie został doceniony, ale ja bym akurat tutaj wybrał Leandro. Jastrząb 7 kolejki, no to też wiadomo, Michal Frydrych, 56% głosów, drugi Śpiączka, aczkolwiek wpisałem Śpiącza, przepraszam Bartosza, na koszulce, jak już sobie kupię, będzie Śpiączka, proszę się nie obawiać. A teraz Bonina masz? Teraz mam Bonina, a już nieaktualna, już trochę taka sprana, więc trzeba przyszykować nową. Dzban, dzbanem kolejki, o kurczę, tu była bardzo wyrównana rywalizacja. A to mnie ciekawi, kto został? Czwarty, czyli ostatni, ledwie 5% głosów, Michał Żyro, a reszta bardzo wyrównanie. Od trzeciego miejsca jadę. Trzecie miejsce Ernest Mucci i Andre Martins, 26% głosów. Drugie miejsce Marcin Boniek, 33% głosów. I pierwszy Artur Borys, 35% głosów. No też myślałem, że Boniek. Tak, ja też. Boniek. Ja też tak. Boniek ja i Borys tak, dawno nie byli tak blisko ja siebie. Ja też tak myślałem. Jeszcze 11 kolejki. Jako najlepszego napastnika nominowaliście Bartosza Śpiączkę, jako najlepszego prawego pomocnika Leandro, na lewej pomocy Jakub Kamiński, ofensywny pomocnik Pedro Tiba, środkowy pomocnik, dwóch chyba środkowych tak. pomocników, tak? Czyli Krzysztof Mączyński i Jarosław Kubicki, aczkolwiek Patryk Sokołowski o ledwie 2 punkty procentowe pod Jarosławem Kubickim. Środkowy obrońca to Frydrych. I Jezu, jaka to w ogóle przewaga Frydrycha. Frydrych, który w sumie zagrał porównywalny mecz co Rodin, ma 69%, a Rodin ma 10%. Trochę szok. I Rodin nawet drugi nie jest. Jest trzeci, a drugi jest Łukasz Bejger. Najlepszy lewy obrońca Wiktor Garcia, prawy obrońca Kacper Chodyna, a najlepszy bramkarz to Wladan Kowacewicz. Chyba wszystko. Chyba o niczym nie zapomniałem. Samuel Szczygielski. Dobranoc. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Szymon Jańczyk. Dobranoc i dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz Okuszewski. Cześć. I dobry wieczór wam wszystkim. Życzy Jakub Białek i dajcie nam łapy w górę, jeżeli wam się podobało. A za tydzień jesteśmy już, chyba nie ma meczu o 20:30 w poniedziałek. Nie ma w poniedziałek żadnego meczu. Nie ma w poniedziałek żadnego meczu, no to będziemy o 20:00. Pierwsza liga chyba jest, ale... No, ale przez pierwszą ligę nie będziemy oglądać na żywo. Ty będziesz oglądał na żywo. To ja fakt. Nie będę. Trzymajcie się i Górnik Łęczna, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wygrasz.
biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno.